I siemka, z tej strony jak zwykle Almighty, witam się z wami bardzo serdecznie. Dzisiaj zrobimy sobie analizę Clasha. Tak się akurat złożyło, że dwójka moich moderatorów kochanych poprosiła mnie o zanalizowanie ich gry. Pomyślałem, że to będzie wartościowy materiał dla wszystkich, dlatego wrzucam go tutaj. Trochę zajmie, ale myślę, że jest spoko. Tym razem nie jest to analiza konkretnej pozycji, jest to raczej analiza wszystkich pozycji, jednocześnie gameplayu na mapie, teamplayu, wiadomo, buildy, runy, wszystko. Także, no cóż, zapraszam. A więc zaczynamy nagrywanie. Zrobimy sobie dzisiaj analizę Clasha. Nie wiem, w którym tierze graliście. W którym tierze graliście? W trzecim? Okej. Okay. No, no i to jest to, co będziemy dzisiaj robić. Naturalnie, jako że ma to charakter analizy, to zajmiemy się na początku runami. A z tego, co już zdążyłem sobie popatrzeć, raczej nic nie było jakieś tragiczne. Raczej większość wyglądała okej. Okay. Tak, myślę, że tutaj Ushena ładnie to jest zbudowane. Wszystko, bo naturalnie najbardziej nam zależy na tym, żeby zagrać sobie tego Ultimate'a na drugi. Wiadomo, że chcemy mieć Graspa. Shield Bash jest bardzo fajny na Shenna. Second Wind na Malphite'a, który możliwe, że będzie trochę pokował skill, ale nie jesteśmy pewni. Raczej nie stawiałbym na to, że Malphite zagra na Shenna Kometę. To by było bardzo dziwne. Więc w zasadzie moglibyśmy tu też Bomb Lightning na spokojnie zobaczyć, ale tak czy inaczej wszystko tu wygląda w miarę okej. Na Talonie oczywiście mógł się pojawić Ignite, ale to od niego zależy. Tak to runy wyglądają, myślę, dobrze. Choć nie jestem gigafanem tego Treasure Huntera jako runy generalnie, ale dla postaci asasynów, którzy się skalują bardzo szybko, wydaje mi się, że jest to ok rozwiązanie. Jeżeli chodzi o Vel'Koza, jedyna rzecz, która mi się bardzo nie podoba, to ten Nullifying Orb, który generalnie jako runa pojawia się rzadko, raczej w matchupach przeciwko Katarinie i Fizzowi chociażby, dlatego że gramy go po prostu bojąc się dostać one-shota od jakiegoś AP bydlaka, bo oczywiście jest to AP Shield. Raczej normalnie na takim lane'ie chcielibyśmy zobaczyć jakiegoś Mana Flow Banda chociażby. U Samiryn raczej na ogół się pojawia Presence of Mind, ale na pewno nie jest źle jakoś specjalnie. Tutaj też wszystko jest dobrze. U Malphite'a oczywiście jest bardzo źle. No więc pierwsza rzecz, jaka. Nie no, dużo rzeczy, która nam się rzuca w oczy. Po pierwsze, nie gramy Aftershocka na Malphite'a, dlatego że Aftershock włącza się tylko na twardym CC, nie włącza się na slowku. Więc może go skastować tylko i wyłącznie ultimate'em. Więc oczywiście nie gramy runy, która nam się kastuje tylko i wyłącznie na ultimate, który ma ogromny cooldown, tak? Także to już wiadomo, że jest do dupy. Font of Life także nie jest runą, którą chcielibyśmy tu widzieć. Font of Life najczęściej pojawia się. Znaczy, nie jest ultra tragiczny, ale bardzo rzadko ktoś może z niego skorzystać. Dlatego, że gramy go na tankach, ale raczej na tankach nie solo liniujących, czyli na przykład na tankach w lesie. Jesteśmy jakąś sejuani, cesekujemy, tak? I dzięki temu tam możemy sobie leczyć sojuszników, nie? To jest spoko, ale na solo linii niespecjalnie z tego korzysta po prostu. Bone plating na Shenna ok, unflinching ok. Mana flow band i scorch myślę, że też są do dupy wyborem raczej. Myślę, że różne wariacje mogłyby się pojawić, ale żadna z tych mi się jakoś specjalnie nie podoba. Jest zagrany tak, że flex damage na resista, na armora. No i resist na armora nie jest zły, bo Shen zadaje sporo magicznych, ale nie gramy flexa w damage, gramy w attack speed na malfeciku. Dobra, dalej mamy Hecarima i tu także będzie trochę bolało, dlatego że raczej nie ma przerażającej ilości CC w drużynie przeciwnej, więc nie będziemy się czepiać tego Legend Alacrity, ale to czego z pewnością będziemy się czepiać, to Ciastek i Time Warp Tonika, których oczywiście w lesie nie gramy nigdy na żadnej postaci, dlatego że są to runy zdecydowanie pod laning phase. Przy czym moglibyśmy powiedzieć oczywiście, co tutaj można zagrać, tak? Wariacji jest trochę. Myślę, że najczęściej mogłyby się pojawić chociażby, kurwa, nie pamiętam, a Sorcery. Mogłyby się pojawić na takim Hecarimie chociażby, tak? Nawet ewentualnie zielone. U Pauli wszystko wygląda ok, poza oczywiście tym, że ma wziętego armora na APK. Miss Fortune tutaj wszystko wygląda fajnie u Krzycha. I na końcu Yuumi myślę, że tutaj też wszystko dość normalnie. No i dobra, gra się zaczyna, będziemy też patrzeć na itemy, z którymi sobie wszyscy zaczną. Myślę, że start z shieldem na Shenie jest dość klasyczny, ale oczywiście ta linia nie będzie jakaś strasznie pałkująca dla niego. W zasadzie chyba wszystkie początkowe itemy wyglądają tu dość normalnie. Okej, okay, tutaj jakieś wyjście, chyba sobie wyłączymy te itemy w takim razie już. Okej, okay, w takim razie tak. Oriana pilnuje tutaj, ale nie widzi od góry, więc to jest w zasadzie dla ciebie dość ryzykowna pozycja, Paula, bo w każdej chwili ktoś mógłby wyskoczyć po prostu na ciebie z góry i nic byś nie zrobiła, w sensie nic poza śmiercią. Bo zobaczyłaś tu przeciwników, tak? Ale mogli sobie hops polecieć dookoła, bo wiesz, że twój Malphite nie pilnuje, bo jest spóźniony, zobaczmy co kupił.
Czy on idzie AP w tej grze? Nie wiem, jeśli idzie AP, to jest strasznie głupie, bo wtedy wszystkie runy są totalnie do wypalenia. A jeśli nie idzie AP, to dlaczego zaczyna z Toron Ringiem? Także to mi się też oczywiście tutaj nie podoba. Tak czy inaczej, oni mogli się obiec, Shen wylatujący stamtąd z tego krzaka, jesteś martwa. Tutaj została postawiona wizja, wy stoicie tu, stoicie też dość słabo, dlatego że tutaj widać, że nie macie wizji tutaj, gdyby ktoś na was wchodził. W takiej sytuacji chcecie stać tutaj i wtedy widzicie wszystko, co się dzieje dookoła was. Natomiast jak stoicie tutaj, to ściana tworzy wam mgłę wojny. Tu oczywiście nic to nie da, bo jest wart, ale z tej strony zdecydowanie mógłby ktokolwiek na was próbować wlatywać. No i w tym momencie albo zdążycie, albo nie zdążycie, tak? Jakiś Shen z tauntem, albo ewentualnie Flash tauntem. Hekarim postawił warda od bot side'u i będzie zaczynał od bot side'u. No to jest coś, co mówiłem wielokrotnie, że nie na tym to polega. Tutaj w ogóle dziwne, że ten wart się pojawił. Jeżeli jesteś junglerem i zaczynasz, możesz zacząć z zarówno wardzikiem normalnym, stealth wardem, jak i oraklem. Teraz tak, ja zaczynam jako jungler z stealth wardem wtedy, kiedy boję się invade'a. I gdzie kładę takiego warda? Po przeciwnej stronie niż zamierzam zacząć. A mówimy też sobie to, gdzie który jungler zaczyna, a gdzie powinien. Ale to za sekundę. No więc, stawiasz go po przeciwnej stronie, dlatego że jeżeli Talon zrobiłby na przykład blue buffa i leciał w twój las, to będziesz go jeszcze widział na tym wardzie, jeżeli został wystarczająco późno postawiony i wtedy wiesz, że on jest na twoim redzie, więc się go tam spodziewasz, więc nie wchodzisz tam Hekarimem mając 1/3 zdrowia i umierasz od Talona, który bardzo często ma Ignite'a, a zresztą tak czy tak by cię na pewno zabił, bo po prostu ma ogromną przewagę mobilności, zakładając, że miałby możliwość wbicia trzeciego poziomu albo że ten skok wziąłby jako drugi, ale to akurat byłoby trochę dziwne. Także stawiamy go po przeciwnej stronie niż zamierzamy zacząć, tak? Bo odstawienie go tutaj jest dość bezużyteczne, bo tak naprawdę zakładając, że się dobrze rozstawiliśmy, że Yumi nie stoi z Miss Fortune w tym samym miejscu, tylko jedna stoi tu, a druga stoi tu, to ten wart jest po prostu zbędny, bo i tak macie te informacje co do tego, czy ktoś tędy przechodzi. Natomiast tutaj chodzi po prostu o to, żeby widzieć tego invade'a, tak? Ten wart tutaj też jest bezużyteczny, ten wart tutaj też jest turbo bezużyteczny, nie wiem o co z nim właściwie chodziło. No i dobra. Właśnie, jak wyglądają matchupy. Na bocie macie Miss Fortune i Yumi, a oni mają Samirę i Lulu. Samirę i Lulu wydaje się być dość łatwą linią do skankowania, do wjechania na nich. Jednocześnie linia, która ma u siebie Yumi, najczęściej jest pushowana, więc ja myślę, że lepiej by było, jakby Hekarim zaczynał od Reda i szedł do dołu, bo dużo bardziej prawdopodobne, że tu się coś wydarzy, niż że tutaj się wydarzy. Mamy na topie Malphite'a na Shena. Ma jeszcze złą runę, możliwe, że będzie ten matchup przegrywał, a przynajmniej powinien, ale tak czy inaczej ciężko mi wyobrazić sobie, jakby Shen miał czegoś giga nie spierdzielić, że ten Shen umrze na topie, bo powinien po prostu walnąć jednego taunta do tyłu i no i nie macie go jak na obrażenia zabić, Malphite w ogóle nie ma jak do niego dobiec, Hekarim mu walnie troszeczkę, a Shen jest tankiem. Tak czy inaczej nie sądzę, żeby tutaj były wielkie szanse na cokolwiek, także wolałbym Hekarima zobaczyć, że zaczyna od góry, natomiast Talon zaczął sobie od góry, więc będzie szedł do dołu. Linia z Yumi na ogół jest pushowana, tak z doświadczenia i z praktyki mówię, więc raczej musiałby się układać pod dive'a na tym bocie, także zobaczymy. No i dobra, gra się zaczyna odrobinę, to sobie przyspieszymy. Okej, okay, no my się będziemy raczej na was bardziej skupiać oczywiście niż na drużynce przeciwnej, ale też chciałem zobaczyć, jak to tam wygląda. Najbardziej sobie będę patrzył na junglera, ale zobaczymy. Fajnie skajtował kampę, więc to jest na pewno na plus. O, tutaj na razie jeden, drugi. Nie, okej, okay, ten minion nie został skupiony. Na bocie jakieś wymianki. Okej, okay, git, bardzo wygrana wymiana. Szkoda, że dostałeś autoatak jeszcze od Lulu, ale tak to wymiana jest giga git. Na topie bardzo dziwne, że ten Shen gra do tyłu. To jest super dziwne, to sobie tak bardzo szybko omówimy, tylko... oczywiście Shen obijał, więc Malphite nie obijał, więc moglibyśmy cofnąć i zobaczyć, że Malphite na pewno był pierwszy na wave'ie i zaczął go od razu bardzo mocno bić, tak? Zaczął też z Q, którego użył na tym wave'ie, co jest strasznie dziwne. Shen używa Q w zasadzie nie wiadomo po co, bo Malphite go nie bija, wiadomo, że wtedy dostaniesz shielda, będzie to na cooldownie, więc nie będzie tego miał dłuższy czas. I teraz tak, każda wymiana na autoataki jest zdecydowanie na korzyść Shena, dlatego że on ma graspa, to jest raz.
ma więcej atak speedu, to jest 2. I ma shielda na początek na wbicie, podczas gdy Malphite ma swoje Q, które zada 84, które powinno być zblokowane shieldem. Także on może bez problemu kontestować tego wave'a, wbić pierwszy level drugi, mieć prio i odpychać go w tym momencie. Stało się odwrotnie, Malphite spuszował wave'a jako pierwszy, a Shen się go strasznie bał. Dlatego tutaj cofnąłem, żeby zobaczyć, co się działo. Ale jest to generalnie dziwne, tak to nie powinno wyglądać. Mówię, ten Malphite bez problemu, znaczy może Shen bez problemu może wchodzić cały czas w te wymiany. Co prawda dostał tu odrobinę więcej obrażeń, nie? Ale o, no znowu tutaj użyte Q bez sensu, więc shield nie blokuje nic. Dobra, czyli wiemy, dlaczego ten top lane się tak układa, jak się układa. Talon na razie robi full cleara, Hecarim też na razie robi full cleara. Ciekawe, czy utrzymywał staki, ale tego już sobie nie zobaczymy. Tutaj nie skajtował wilków, więc tu na pewno straci staki na Q, tak? Więc to jest oczywisty spadek szybkości twojego cleara. Okej. Okay. Na bocie oni zdobyli level pierwszy level drugi jako pierwsi. Odwrotnie bym to powiedział. Co jest oczywiste, bo macie Yumi. Więc oczywiście jesteście trochę cofnięci. Ale spoko, wy macie tylko przeżyć tę linię. Okej, okay, Talon już idzie pod szybkiego ganka. No coś prawdopodobnie i tak musiałabyś spalić, więc myślę, że nie jest to super zła opcja. Żeby od razu flashnąć. Myślę, że zaraz by cię sięgał na Q. Możliwe, że można to było, patrząc na to, że on nie ma Ignite'a, Velkos też nie ma Ignite'a, że można było po prostu barierą zagrać, która ma oczywiście dużo mniejszy cooldown od Flash'a, ale no mówię, nie jest to jakaś tragedia. Okay, Hecarim robi dalej cleara, Talona wiemy, że widzieliśmy na midzie, wiedzieliśmy, że nie ma Reda, więc wiemy, że na tego Reda się uda. Hecarim zrobił już sobie swojego full cleara, leci po Skatla. Całkiem okej zrobione to myślę ze strony tego Talona w ogóle. No zszedł sobie przed buffem, bo miał sytuację. Zrobił ganka, spalił summonera. Zrobił od razu na neutralnym terenie Scuttle Crab'a, dzięki czemu Hecarim teraz nie pobiegnie zrobić dwóch Scuttle Crab'ów, więc nie ma straty XP i Golda, więc to jest naprawdę spoko z jego strony. Zamiast tego w tym momencie sobie posiedzi na swoim redzie. No i okej. To jaki jest tutaj plan Hecarima? On chyba teraz myśli, że leci robić double scuttla, dlatego że Talon jest spóźniony. A Talon właśnie no tutaj trochę zaoutsmartował, tak? I zrobił tego scuttla wcześniej, więc fajnie to zrobione z jego strony w sumie. Nie mam pojęcia, co tu się dzieje. W sensie, Hecarim zobaczył, że ten scuttle jest zrobiony i w momencie, w którym zobaczył, że on jest zrobiony, powinien był odpalić recalla. Po zrobieniu full cleara masz 900 parę golda, znaczy tam 940 parę, więc cofasz się i kupujesz ionki, to jest to, jak robisz cleara Hecarimem, dlatego że on tak samo jak jakaś Lilia polega na skróceniu czasu odnowienia i spamieniu swojego Q robiąc kampy, więc pierwszy item, jakie kupujesz, to są ionki. I to jest to, co powinien zrobić, kiedy zobaczył, że to jest zrobione. Zamiast tego przebiegł po wizji, więc botlane już go widzi w tym momencie, więc jest 0% szansy na to, że ten gank się tutaj uda. I idzie tutaj czyścić wizję, mimo że oni go już widzieli, więc no w zasadzie nie ma się tutaj co udać. Ten wart zniknąłby za 60 sekund, zanim on cofnąłby się, kupił itemy, poszedł robić jakąś kampę i wrócił do tego warda i tak by tu nie było, więc nie zdobywa sobie przewagi specjalnie na cokolwiek w przyszłość, żeby zrobić tutaj jakiegoś fajnego ganka. Więc tutaj to jest trochę marnowanie czasu. I tutaj też nie ma po co czyścić tej wizji. A jakby tu jeszcze był Talon, to by go zabili, bo nie ma flasha, jest Hecarimem z Ghostem i po prostu umiera wtedy prawdopodobnie. Dobra. Także, no i jeszcze się nie cofnął i jeszcze raz biegnie po wizji, więc jeszcze raz wszyscy wiedzą dokładnie, gdzie jesteś tym Hecarimem. Nie ma po co stać w krzaku i czekać na przeciwnika, skoro wszyscy wiedzą, że tutaj jesteś. No nie wiem, co tutaj się dzieje do końca. Odpalony Ghost, niezdodżowany spell, mimo że jesteś Hecarimem na odpalonym A goście, więc masz milion movement speed, więc zdecydowanie powinieneś to zdodżować. Kolejny spell trafiony prosto w twarz. Wszystkie kampy to tak a propos gubienia tempo w lesie, bo to jest jedna z najważniejszych rzeczy w lesie, czyli granie w odpowiednie tempo, tak, granie na cooldownach wszystkiego, co wstaje w tym momencie, tak. Jeżeli Hecarim by się cofnął wtedy, co mówiłem, to przybiegłby na Grompa, który wstałby, nie wiem, parę sekund przed jego przyjściem tutaj, więc nie traciłby żadnego czasu, robiłby kolejnego full cleara, robiłby tak, jak Hecarim najbardziej lubi, czyli zgarniał jak najwięcej expa i tych kamp naraz, tak.
A tutaj mówię, po prostu zmarnowany summoner na ganku, który nie miał prawa się udać tak naprawdę. Wiedzieli przeciwnicy, że tutaj jest, więc skoro ten Vel'Koz wychodził, to albo jest turbo głupi, była taka opcja, albo, co bardziej prawdopodobne, czeka Talon. No i tak było, Talon czeka, więc można mógł tutaj w zasadzie umrzeć jeszcze ten Hecarim. Także zmarnowane zostało mnóstwo czasu, już tutaj wszystkie kampy stoją i zdaje się, że Talon zabierze raptory przez to, że stoją i nie będą kontestowane, bo Hecarim ma mało zdrowia. Okej, zwartował, ale z jakiegoś powodu... A, może idzie na dive'a? Nie wiem. Z jakiegoś powodu jeszcze ich nie zrobił, ale powinien je zrobić. Okej, Talon też tutaj odpierdziela. Nie mam pojęcia, o co chodzi. Za bardzo się też skupiłem na junglerach, zaraz się przyjrzymy innym liniom. Ale Talon wie, że Hecarim ma mało zdrowia, wie gdzie jest i z jakiegoś powodu poszedł stać na redzie. Jest 5:20. Nie ma żadnej opcji, żeby ten red buff tutaj stał, więc nie mam pojęcia, co to było za czekanie. Nie ma też żadnej opcji, żeby te golemy stały w tym momencie. Także no tutaj nie wiem, ten Talon po prostu... troluje stojąc tam. Powinien był zabrać mu te raptory, mnóstwo golda i expa skradzione i cofnąć się i lecieć swojego cleara. To jest to, co Talon powinien robić imo. Ewentualnie myślałem, że może pójdzie pod jakiegoś dive'a na topie, tylko że nie mają tego Ignite'a. Shen nie zagrał Ignite'a, mimo że może, bo jest Shenem. Talon nie zagrał Ignite'a, więc... No nie jest to super łatwe, ale wydaje mi się, że zakładając, że Shen rzeczywiście stuntuje Malphite'a, to przy takim poziomie zdrowia biorą go na jednego hita. Więc z pewnością można by dive'ować tego topa. Zobaczymy, czy to się zresztą pojawi. Chyba ta. No nie, no on tutaj umiera od Shena po prostu. Nie, no dobra, to nie wiem, to co chodziło kumplowi Malphite'owi, który po prostu wyszedł. Tako, dla beki, w tego Shena, który nawet nie flashując go stuntował. Hecarim, czy on to robi bez cofki? Tak, okej, no to dalej nie wiem, o co chodzi. Pamiętajcie, że w żaden sposób nie oszczędzacie czasu w lesie. Nie cofając się po to, żeby zrobić kampy, które stoją, dlatego że robicie 4 godziny przez to, że nie macie żadnych itemów, więc to nie jest oszczędność czasu, a natomiast jako jungler spodziewasz się kombatu, bo jeżeli nie jesteś czymś, co się turbo power farmi, no to ty latasz na ganki i jesteś bezużyteczny, jeżeli nie masz itemów. Natomiast jeżeli miałby te ajonki, miałby ostatecznie dzięki temu więcej damage'a, bo rzucałby więcej Q, miałby więcej damage'a, dlatego że Karimowi movement speed daje damage, więc miałby jeszcze więcej damage'a, miałby więcej movement speed'a, więc szybciej przemieszczałby się kampami, więc szybciej by je czyścił. Także no, jest tutaj sporo powodów, dla których zdecydowanie cofka była wymagana. Znalazł sobie raptory, więc sobie je weźmie. Jeżeli chodzi o linię, jak to tam dalej wygląda. Wy tutaj macie fajne CS-y, patrząc na to, że jesteście linią z Yuumi. Nie dajecie się ubijać, więc na razie jest ok. Żadnych spalonych summonerów chyba nie było, na razie jest totalna nuda. Na midzie Paula już jest trochę CS-ów do tyłu. Ale powiedzmy, że nie ma tragedii. Dobrze by się było oczywiście cofnąć. No na topie się oczywiście źle dzieje. Przy czym Bramble Vest akurat w Shena nie jest cudownym itemem. Jest bardzo fajnym itemem we wszystkie autoatakujące postacie, których damage jest prawie w 100% AD. Kiedy gramy na Tryndę, kiedy gramy na, nie wiem, Fiora Riven i Irelia, cokolwiek bardzo autoatakującego i chcemy jednocześnie złapać najlepiej zmniejszenie leczenia. To Bramble Vest jest cudownym pierwszym itemem, ale to nie jest żaden z tych przypadków. Natomiast Shen zaczął od Aegis z jakiegoś powodu swój build, zamiast od Bami Cinder, które dawałoby mu dużo więcej naturalnie, bo dawałoby mu chociażby bardzo dużo obrażeń w czasie, po prostu podczas długich walk. W zasadzie też lepszy weekly, oczywiście. No i dobra. To mi sobie wychodzi agresywnie, ale może, bo po prostu nie mają przeciwnicy żadnego takiego mocnego point and clicka, żeby ją tym pokarać. Zresztą Samira ma mało zdrowia. Się jest wiewiórka niby, ale... No. No i dobra, i teraz co wy robicie? Bo linia się pushuje do was i to jest złe. I ty nie jesteś tego świadomy, to już widzę, bo po prostu biegasz. Nie powinieneś frizować w tym momencie. Dlaczego nie powinieneś frizować? Bo Samira ma super mało zdrowia, jest 7 minuta, ani wy, ani oni się nie cofnęliście. Czyli twoi przeciwnicy chcą się cofnąć. Czyli co chcą zrobić przed cofnięciem się? Przepchać wave'a. I ty im właśnie to pozwalasz zrobić. Już tutaj, kiedy ta Samira chciała się cofać, a wave jest duży, to ty powinieneś naciskać na tego wave'a i go pushować, żebyś to ty miał lepszego recalla, a nie oni. Bo masz jak? Masz 2 razy więcej zdrowia, jeżeli nie 3 razy więcej zdrowia od niej, więc bez problemu jesteś w stanie kontestować wszystkie miniony. Tymczasem frizujesz, a frizowanie tutaj jest oczywiście błędem, bo mówię, bo oni dzięki temu będą mieli darmowego recalla, a nie powinni mieć, bo przegrywają te linie. Nie możecie z nimi walczyć, bo wave jest za duży i teraz oni się cofają, a wy nie możecie, więc po prostu złą grą wave'a tracicie na wygranej linii.
Jeśli chodzi natomiast o mid lane, Paula się cofnęła, Velkos się cofnął. Nie wiem, ile miałaś golda, moglibyśmy zobaczyć, ile to jest. 850 plus 300 to tam 1150. I dwie potki kupiłaś czy miałaś? Raczej bym stawił, że kupiłaś. Możemy zobaczyć po prostu, ile miałaś golda, jak się cofałaś. Bo mi się generalnie nie podoba bardzo rozwiązanie tego Blasting Wanda, jako że od razu się wypierdolisz z many, jak tylko wejdziesz na linię. I zaczniesz CS-ować. Tak, nie masz. Masz 1250 golda. Okej, no to pierwsza rzecz, to ja bym po prostu dobił jeszcze jednego creepa. I kupił sobie Lost Chaptera, co nie? Możemy jeszcze zobaczyć w takim razie troszeczkę wcześniej sytuację, w której ty zdecydowałaś się cofać. Okej, nie, jak ty się zdecydowałaś cofać, to nie miałaś jak dobić creepa, więc tego się nie będziemy przypierdzielać. Masz bardzo mało zdrowia, on ma erkę, po prostu by cię zerkował i ty palisz barierę i jest smutek, a jakby na ciebie sflashował, to byś umarła. Więc okej, tutaj nie będziemy się czepiać, ale myślę, że w takim razie można było po prostu poczekać trochę golda, ale 50 to rzeczywiście jest całkiem dużo. Czy tam 40 ostatecznie. No nie wiem, wydaje mi się, że to by było dla ciebie dużo wygodniejsze. Bo tak wrócisz na linię, będziesz miała oczywiście więcej obrażeń, troszeczkę, z Blasting Wandem. Masz buty, co jest git, i masz potki kupione. Więc powiedzmy, że nie jest to na pewno jakieś strasznie złe rozwiązanie. Ale po prostu wydaje mi się, że bardzo szybko od wejścia na linię wywalisz się z many, bo tą Orianu jednak dość często używasz speli, nie? I teraz tak, Karim, mam nadzieję, że się cofną. Cofną się. Okej, kupuję oczywiście złe itemy. W sensie, i teraz... Znaczy się muszę zastanowić. Nie, no na pewno chcę kupić Divine'a tym Hecarimem, no bo co innego chyba z tych itemów. Jeżeli chcesz kupić Hecarimem Divine'a jako pierwsze, już mówiłem, że oczywiście na Hecarimie powinniśmy kupić Ajonki jako pierwsze, więc to jest oczywiście już błąd buildingowy, ale i tak jakbyś chciał kupić Divine'a od razu, nie wiedząc o tym, że najpierw chcesz kupić buty, to nie brałbym Warhammera, tylko wziąłbym Sheena i nie wiem, długi mieczyk, czy ile tam golda wystarczy, bo po prostu masz Sheena, tak? Masz proc Sheena za każdym skasowaniem swojego Q. Oczywiście Warhammer też daje CDR-a, więc pewnie tutaj taki domysł był, że to będzie dobry dla ciebie item, tylko że no po prostu ostatecznie więcej obrażeń na berście zwłaszcza daje ci ten Sheen, boostując cały czas twojego cleara. Także raczej bym wolał tutaj Sheena zobaczyć. Nie jest to tragiczna opcja, ale Ajonki w Sheena, tak, i mamy i CDR-a, i ten damage zboostowany. To jest najlepsza z opcji. Talon się jeszcze nie cofnął, co jest ogromnym błędem z jego strony i dzięki temu, jeżeli dojdzie tu teraz do walki 2 na 2, czy jakiejkolwiek innej, to nie ma żadnej możliwości, żeby Talon ją wygrał, dlatego że po prostu jest bezużyteczny. Ma pół zdrowia, nie ma żadnych itemów, ma gówno ani AD, gówno ani zdrowie, tak. Więc nic w tym momencie nie zrobi. No i teraz jest problem. Teraz wy dalej frizujecie tego wave'a, więc tutaj no po prostu nie wiecie, co ze sobą zrobić. No i co teraz? Przeciwnicy dojdą na wave'a, którego ty sfrizowałeś, więc twoim celem jest trzymanie go pod tym towerem. I czy ty możesz go trzymać pod tym towerem? Nie możesz, bo ty nie masz itemów, oni mają itemy i oni sobą wygrają walkę. Więc w tym momencie... To, co ja obstawiam, że się zdarzy, to przeciwnicy wypchną cię z linii, kiedy ty frizujesz wave'a pod swoim towerem, więc to nawet nie będzie tak, że oni będą przepychać wave'a, tylko oni już są pod twoim towerem, ty się cofasz, stracisz dwa wave'y creepów, a oni wezmą darmowego plate'a albo dwa. To jest to, co obstawiam. Zakładając, że jakimś cudem ich nie zabijecie, ale no to się zobaczy. To by było bardzo dziwne, jakbyście ich mieli zabić, zwłaszcza bez Hecarima, który jest po drugiej stronie mapy, bo no po prostu nie macie itemów. Nie macie też obydwoje pełnej many, nie? Więc no tutaj ciężko by to było jakoś zobaczyć. Samira nie kupiła zmniejszenia leczenia, więc to jest przynajmniej dla was plusik. Chyba Hecarim będzie szedł na ganka na topa, więc na razie tam się popatrzymy. Strasznie odpala tego ghosta. Nie zdecydował się na flesza, Shen, to strasznie dziwne. On nie miał tego flesza, czy co? W sensie, nie wiem, zbugowane to mieliśmy? Jeszcze raz. Nie, ma flesza cały czas, okej, okay. I on tak. Nie trafił tamtem Hecarima, tak to by mu było trochę lepiej. Nawet dużo lepiej. Jakby trafił Hecarima tamtem, to by przeżył po prostu. Jakby trafił Hecarima tamtem, to Hecarim nie mógłby od razu zerkować po jego tauncie, bo no, byłby na tauncie, tak, wiadomo. Jakby tutaj sfleszował erkę, to wydaje mi się, że miałby jakieś szanse uciec, ale w sumie no, jest to bardzo ryzykowne, żeby spalić tutaj tego flesza. Dalej będzie dostępna erka Malphite'a. Nie, w sumie nie powinien był fleszować. Zakładając, żeby trafił tamtem Hecarima, przez co on nie mógłby od razu zerkować i by biegł i potem by odfleszował, to wydaje mi się, odfleszowałby od erki Hecarima, a nie tak dla Becky, to wydaje mi się, że miałby jak przeżyć, bo nawet jakby go Malphite wtedy zerkował albo flasherkował, ale raczej po prostu zerkował, to nie miałby dość do mecza, żeby go zabić, a Hecarim by po prostu nie dobiegł.
Także to jest to, co się tu wydarzyło. Zobaczymy, co się jeszcze na midzie wydarzyło w tym czasie. Masz dalej dwie poty, także zakładając, że wejdziesz w wymianę, przydałoby się użyć tej poty. Ultimate trafiony, spoko. Okej, to pierwsza rzecz, nie używasz potek w trakcie walki, Paula. To jest bardzo ważne, żeby używać potek w trakcie walki, bo... Okej, to w ogóle było śmieszne. To tak. Miałeś jak wylądować ultimate'a, więc go wylądowałaś i tu jest spoko, nie? I teraz jakie są twoje cooldowny? Bo on nie ma już bariery. Ja nie wiem. Nie jestem pewny, bo nie znam obrażeń Oriany, nie gram zbytnio tą postacią. 180 i ile tam? 79, czyli powiedzmy 80, czyli powiedzmy 260, jeszcze twoje autoataki, ile on ma zdrowia. Chodzi mi o to, czy ty mogłaś po prostu podejść, kliknąć mu QE do siebie, które by cię zshieldowało, kliknąć barierę, autoatak w niego i go zabić. Ale wydaje mi się, że nie, że to by nie wystarczyło obrażeń, więc myślę, że spoko, że po prostu odfleszowujesz. Przy czym, jeżeli zamierzasz odfleszować, to zrób to trochę wcześniej, to nie stracisz tyle zdrowia, nie? Jakby widzę, że chciałaś bardzo fleszować poza zasięg tej Rki, ale ona generalnie jest dość wolna. Jeśli zaczniesz biec w jedną stronę i on zacznie ją przeszuwać i ty fleszniesz w drugą, to raczej ciężko, żeby on cię dogonił z powrotem tą Rką. Nie musisz koniecznie tego zrobić po długości, to jest dość ciężko nią manipulować, grając Vel'Koz'em. Tak czy inaczej, no masz tu super mało zdrowia. Mówię, dużo wcześniej użyć tej poty, to zdążyłoby ci się zregenerować wcześniej. Przy czym on ma tę barierę, to błąd powtórki był po prostu. No i teraz leci Q. No i tutaj oczywiście trzeba było użyć bariery, ale zakładałaś, że cię nie trafi zapewne. Zresztą wiele nie brakowało. Okej, spotkaliście... No widać, że trochę niedogadani jesteście, bo ty chciałeś uciekać, a Yumi chciała gonić. Ty masz zero many, więc nie możesz zerkować. Ale wygrywacie walkę na auto. Okej, dobra, tu było bardzo dużo dziwnych rzeczy. Jeszcze raz, po pierwsze problemem jest to, że nie byliście w ogóle skoordynowani. I Yumi zaczęła erkować, kiedy niespecjalnie ty miałeś możliwość erkowania. I ty zresztą zacząłeś wtedy uciekać. Ona w was wpleszuje z egzostem, co jest dla mnie przynajmniej giga śmieszne. Nie wiem, ty miałeś po prostu ciastka? Tak, miałeś ciastka. Okej, dobra, to musimy inaczej spojrzeć na tę walkę w takim razie. To tak. Pierwsza rzecz, masz gówno manę i zaczynacie walkę. Ty masz od razu wtedy wcisnąć te dwa ciastka. Od razu ci zwróci te manę i bez żadnego problemu jesteś w stanie kastować ultimate'a, tak? Czyli tutaj jeszcze raz, zakładając, że masz manę na ulta, a miałbyś, bo i tak wiele ci nie brakuje, bez żadnego problemu. Yumi erkuje, oni są przytrzymani, ty erkujesz, Lulu umiera, w sensie ewentualnie pali erkę, ale patrząc na jej poziom zdrowia umarłaby tak czy tak. I teraz tak, ona fleszynała z egzostem, ty zaczynasz klikać te ciastka i poty, więc fajnie, że ostatecznie o tym pomyślałeś, tylko i tak troszeczkę za późno. I wy wygrywacie tę walkę i dlaczego tutaj jest flesz na przykład? Tego w ogóle nie rozumiem, Krzychu. O, nie staram się, dobra. Żeby ta Rka była po prostu szersza. Jest, bo jakby no wiadomo, że ta Rka NF-ki jest węższa, im bliżej postaci jest. Mhm. Żeby ona po prostu miała ciężej z niej wyjść. No ale ty wygrywasz walkę na autoataki w tym momencie, ty nawet nie musisz erkować. Teraz ona po prostu wyszła z tej Rki, nie? A ty jesteś bez flesza i bez możliwości dogonienia chłopa, z którym wygrywaliście walkę 2 na 1, jakby nie patrzeć, autoatakami. Oczywiście istniało jakieś tam ryzyko, że ona zaraz se nabije staki i zacznie erkować, ale no możesz po prostu zacząć erkować stojąc w niej. Jeśli ona będzie musiała biec za twoje plecy, to w tym momencie nie zadaje obrażeń, chyba że zdążyłaby już zacząć erkować. No ale jak dla mnie, oczywiście poza tym, że Rka powinna być po prostu pójść wcześniej ze względu na te ciastka, To wy ją tu po prostu klepiecie autoatakami, ją zabijacie. Przydałoby się zdecydowanie, żeby też Ignite nie poleciał od razu od tej Yumi. Bo ona tu od razu zignajtowała i to mi się bardzo nie podoba. Trzeba zachować tego Ignite'a na moment, w którym Samira zacznie rkować rzeczywiście. No ale mówię, ty się odsuwasz. Popatrz, ty fleszujesz, kiedy ona ma tyle zdrowia plus to czerwone, a ty masz tyle. I ty w tym momencie odfleszowujesz od przeciwnika. Więc to jest całkowicie bez sensu. No odfleszowałeś od niej i ona mówi, o spoko. Dobrze, że chłop odfleszował, bo zbam jak chuj, byłam martwa. Teraz podchodzicie do tego talona, zacznie rkować Shen, jest to się martwi. Okej, to akurat jest coś, co się zdarza często, więc na to nie będę strasznie narzekał. Po prostu ludzie zapominają, że grają na Shena. To oczywiście bywa problematyczne. Shen zerkował i się tepnie. Hekarim bardzo dobrze, że bierze Heralda cały ten czas, jak dla mnie, bo wy już byliście tam no, w dupie od pewnego momentu, a tak przynajmniej coś zgarniecie, kiedy oni będą brali smoka. O, oni nawet nie wezmą smoka. Bo Palwa ich przestraszyła, dobra robota Palwa. Tylko
nie przyjmuj 400 tysięcy obrażeń od smoka, to jeszcze będzie lepsza robota. Potka, która nie jest wciśnięta, masz pół zdrowia. O Jezu, poszłaś spać. Poszłaś spać i się nie obudziłaś. Czy ten chłop po prostu jest na jedno kill, nie? Jak ktoś użył wykrycia, więc wiesz, że on tu jest, nie? Wiesz, że on tu jest, bo użył wykrycia. Już go widzisz w tym momencie i teraz jest... Dalej widzisz, dalej widzisz, dalej widzisz, on stawia warda i on dopiero teraz fleszuje. I ty dopiero wtedy rzucasz kill, nie? Więc tam 4 godziny spóźniona byłaś. No i ta potka, no. Ile razy w grze umrzesz dlatego, że nie odpalisz wcześniej potki? Dość średnie Q, ale okej, udało się zabić. I Q na ślepo. No Hekarim czemu go nie zabije? No i execute. Szkoda. No straciliście smoka za jednego killa, więc to jest worth dla nich. Okej, okay, co tam w ogóle poszło w itemizacjach dalszych? Malphite idzie sobie w Bami Cinder, Shen dalej swojego Bami nie zakupił, Talon ma cały Yumu, więc będzie bardzo niebezpieczny w tym momencie, pojawiły się Ajonki, dalej się nie pojawił Shin zamiast tego Kindle Gem, to także słabe rozwiązanie, to po raz kolejny tutaj jest Herald za to, więc to jest akurat bardzo fajne, zobaczymy gdzie ten Herald zostanie zagrany i miejmy nadzieję, że przed playtami. Okej, okay, ty Paula pewnie masz trochę golda w tym momencie, bo dostałaś killa, tak, i zobaczymy co zrobisz. Krzychu kupuje sobie łezkę i itemy pod Eclipse'a. Ta pani nie ma nic konkretnego zbytnio. I Yumi z tego co widzę będzie szła w Ludensa. Okej. Okay. No i dobra, co teraz? Duży wave. No to nie, to zbierałaś oczywiście. Oczywiście powinnaś się była cofnąć. Nie weźmiesz tego playta, nie wzięłaś ani jednego creepa w tym czasie, będziesz miała beznadziejny recall teraz. Dlatego, że dałaś mu dobiec na linię i on sobie przepcha tego wave'a. Generalnie niskie dywizje, więc to uwaga dla wszystkich. Strasznie w to weszłaś. Bardzo rzadko myślą o recallach. Tutaj jest 1300 golda, nie myślisz o niczym, cofasz się, kupujesz Lost Chaptera, nie kończy ci się mana po użyciu speli trzykrotnie i jesteś w stanie liniować, nie mówiąc o tym, że masz więcej obrażeń, jesteś w stanie szukać jakiegoś solo killa. A zamiast tego teraz jesteś uwięziona pod swoim towerem i nieważne kiedy się cofniesz, stracisz bardzo dużo. No, nie najgorzej zrobione z jego strony, tylko tam znowu bariera od ciebie nie poszła. A, ma go. Albo go nie ma. Albo go ma? Albo go nie ma. Ale emocje. O tutaj, nie, no co tutaj z waszej strony natomiast się stało? To tak, po pierwsze, zero komunikacji w drużynie, tak, totalne zero. Wasz Hekarim goni chłopa, nie wiem, no chyba siedzicie ze sobą na jakimś voice chacie i goni go dokładnie w waszą stronę. Wasz AD carry na waszej wizji przeszedł i wydaliście mu tutaj przejść i jeszcze nie biegniecie. Więc albo mówimy wtedy panu koniowi spierdalaj i nie gonisz, bo biegną tam trzy osoby i będzie 4-1. Albo biegniemy do niego i wygrywamy walkę. Ale na pewno nie my farmimy, a koń se radzi. No i koń został 1-4. Erka Lulu sprawiła, że gówno z tego wyszła. Ty zagrałeś ultimate'a no, w dziwny sposób i ostatecznie umrzecie nie zabijając nikogo. Także lipa. Dużo tutaj błędów pojedynczych, ale także no nie dogadali w ogóle ze sobą, co kto robi. A przydałoby się. Hekarim będzie musiał zagrać Heralda. Musi już iść na tę linię, na której tego Heralda chce położyć. Zobaczymy, gdzie pójdzie. Malphite podchodzi pod towera, dostanie taunta, ale no ma shielda, więc nie stanie się nic strasznego. Za późno E użyte. Ciekawe, bo on sobie zadziwiająco dobrze radzi na tym topie, ale to chyba dlatego, że po prostu on ma itemy, a Shen nie. Shen się nie cofnął po itemy. Shen chyba będzie szedł w, trudne słowa, buty pod resista. Nie mam pojęcia po co. Jakby Malphite oczywiście ma w sobie trochę AP obrażeń, nie? Tu AP obrażenia, tu AD obrażenia, tu AP obrażenia. Ale on jest tankiem w tym momencie. Także większość jego obrażeń pochodzi z autoataków, tak czy tak większość zadaje AD.
Czy Malphite ma jakieś popierdolone CC, na które chcielibyśmy kupić Mertkurki? No nie, bo na RK nie działają, bo to nocap. Także generalnie te buty są gigatrolem. Czy są w takim razie super dobre na kogoś innego z enemy? No niespecjalnie, bo jest tak naprawdę tylko jedno długie CC w postaci Fira Hekarima, który z całą pewnością nie powinien być zagrywany w jedynego tanka drużyny. Więc no, oczywiście te buty są gigatrolem. Okej, okay, tutaj będzie ten Herald, to też mi się giga nie podoba. Dlaczego miałbyś grać Heralda pod tanka na topie? Masz ileś postaci, które mogą ci wykreować grę i żadną z nich nie jest ten full tank Malphite. Jeśli Malphite będzie miał 300 golda więcej, to jak wbije w Samirę, to będzie miał jeden cloth armor więcej i jej zada w związku z tym 20 obrażeń więcej. Może 30. I to jest tyle. To jest to, co zrobiłeś ze swoim Heraldem, pan Bartas. Dałeś 30 obrażeń na combo twojego tanka. Tymczasem, gdybyś go dał na bota, to masz 300 golda w MF-ce, bo powiedzmy, że Yumi nie powinna brać, ale no, teoretycznie by mogła, ale policzmy na po prostu dla MF-ki. Ta MF-ka ma Longsworda za to, 10 AD więcej. Ona ma 10 obrażeń na każdym autoataku więcej, 10 plus tam przelicznik na Q, nie pamiętam jaki jest, plus przelicznik na RC. To są rzeczy, w które chcesz inwestować. Możesz też zagrać pod mida, dać dodatkową książkę midlanerowi. AP, które się będzie przeliczać na każdej z tych umiejętności. To, że tank będzie odrobinę bardziej tankowaty niż byłby, gdybyś mu nie dał tego Heralda, nie wygra ci tej gry. To, że twój midlaner zada więcej i dzięki temu one-shotuje przeciwnego carry zamiast zrobić mu 80% zdrowia, może ci wygrać tę grę. I tak dalej. Ogólnie ciężko założenia były takie, żeby grać pod mida bota, nie? I to było mówione na samym początku. Generalnie były dwa ganki, który jeden nie miał się prawa udać ze strony waszego junglera. Jeden na midzie, który był no, po prostu niestety fatalny. I był jeden na topie, który się skończył killem. No tylko, że to pokazuje, że gra wcale nie była grana pod mida i bota, bo najwięcej akcji jest na topie i tutaj został z jakiegoś powodu połączony Herat. Talon dalej na tym Yumu. Ten sobie wiadomo będzie Ludensa kupował, u niej trochę itemy postępują, też kupa Merkury, ja pierdolę, o co chodzi z tymi butami tutaj? Nie rozumiem, co jakbyście mieli taką popierdoloną ilość cceków i AP obrażeń, macie jednego maga, który jest do tyłu i nie macie żadnego długiego CC poza Firem Hekarima. No tutaj z tymi butami to przeciwnicy srogo trolują. Poza tym tu są dwa plejty do wzięcia, z tego wzięliby je bez Heralda, wzięliby tego plejta, nie? Czyli ten Herald został użyty, żeby wziąć jednego plejta. No to jest naprawdę giga słabe. To nie trzeba grać 4 lata w League of Legends, żeby po prostu policzyć to sobie ładnie na pamiątkach. Ty mówię karimierkowo. A, nie miał jeszcze, okej. Okay. Czyli po prostu mnie strollował podgląd. Dobra, już się bałem. No tutaj zaraz prawdopodobnie śmierć, ale zobaczymy. Paula już sobie biegnie po Talona, Talon sobie ucieknie, bo jest Talonem. Okej, okay, na razie jest duwa, chociaż no giga ryzykowne było bawienie się tutaj. Ja nie mam pojęcia, dlaczego oni się nie bili. Generalnie. To jest troll, że oni was tutaj nie zabijają. Vel'Koz ma erkę. Malphite nie ma erki, więc musi od razu spalić flesza, jeśli Vel'Koz go zacznie erkować. Zkastowanie czegokolwiek plus erki na Hekarimie to jest jego śmierć. Ale najważniejsza rzecz, o której tutaj przeciwnicy z jakiegoś powodu w ogóle nie myśleli, to to, że dalej mamy dostępnego Ultimate'a Shen'a. Czyli ten Talon nie powinien spierdalać na drugą stronę mapy, tylko się wpierdolić w Paulę. Paula robi, co? Jak to? Dlaczego on się we mnie wpierdala? Zagram mu wszystkie swoje obrażenia. No, gówno mu zagrasz, bo Shen kliknie Ultimate'a, nie ma co prawda jeszcze 11, ale i tak w tym momencie shield wyniesie 344, plus to zdrowie Talona, powinno mu wystarczyć, żeby przeżyć twoje combo. Ewentualnie Shen może się doerkować, a Talon nie musi dostać całego combo na ryj. I po prostu zabijają Paulę, która nie ma flesza, a potem zabijają was, albo was wyrzucają z blue buffa. To jest to, co jak dla mnie powinno się tutaj podziać. A przede wszystkim ten Vel'Koz też może wyjść dużo dalej, no bo czego on się boi? Hekarima, który ma pół zdrowia, gdy ma dostępnego jego Shen Ultimate'a, czy Malphite'a, który nie ma Ultimate'a, więc jest już w tym momencie bezużytecznym tankiem. Także no tutaj oczywiście to bawienie się w zabierania blue buffa było trollem. Po prostu przeciwnicy nie zorientowali się, że to jest trollem. Tymczasem, co się dzieje na bocie? Przeciwnicy dalej nie kupili zmniejszenia leczenia grając na Yumi. Dlaczego by mieli? Exhaust zagrany na ciebie, mimo że nie zagrywasz żadnych obrażeń. Ultimate Yumi. Nie było idealnie, ale wygraliście to ładnie. I tutaj zostanie zagrany ten Ultimate Shera użytecznie. No więc tak.
W gitrze uciekacie, przeczekujesz ten, przeczekujesz egzosta, więc jest git. Jak dla mnie mogłeś nawet wcześniej kliknąć heala, żeby po prostu zdystansować się jeszcze bardziej od przeciwników. Także myślę, że tutaj wcześniej to można było zrobić. Trochę mi się nie podoba do końca ten ultimate, ale nie jest w sumie zły, jak teraz patrzę na niego jeszcze raz. W sensie, ja raczej bym zagrał go po prostu bardziej w Samirę, nie dając jej żadnej możliwości ucieczki, bo tutaj widać, że ona ma cały ten pasek, żeby się przemieszczać. Ale ostatecznie zagrać go przez to na dwie osoby i tylko to wam zabezpieczy tego double killa, więc w sumie z perspektywy czasu dobrze zrobione. Ty masz giga mało zdrowia, ale Yumi da ci shielda. Shen zacznie erkować, no ale to jest Lulu, która nie ma żadnego spela dostępnego, więc ta erka była giga trollem z jego strony. A, no więc fajnie dla was, bardzo. Nic zagrane, kile zdobyte. Widzieliście tego Velkoza. Pierwsze co, to według mnie po prostu cofka i wszystko jest super. Zdobyliście dwa kile, jest zajebiście. Masz mało zdrowia, jest tu midlaner. Teraz ty biegniesz nie widząc go, więc tutaj możesz dostać combo i umrzeć od razu, więc palec powinien być cały czas na fleszu, zakładając, że chcesz w to iść, przy czym dla mnie jest dość głupie po prostu i pójście w to, ale tak czy inaczej palec na fleszu i gotowy na to, żeby fleszcząć w dowolnie którą stronę. Jednego spela nie dostajesz, nie, tego, okej, on strollował tym W, powinieneś dostać to W, powinieneś nie żyć, bo rzucił je tam, gdzie już stamtąd zdożowałeś. I teraz zaczyna być jego R-ka. No i teraz jak dla mnie flesz w tę stronę, do dołu, tak? I żyjesz, i wszystko jest pięknie, i opowiadasz tę historię swoim wnusiom, jak to przeżyłeś i zabiłeś Velkoza. Ale można też nie flashować i stać w miejscu i umrzeć. Także ostatecznie umieracie. Jeszcze w sumie zobaczę tylko perspektywę Pauli. Zaraz zobaczymy, czy to Paula nie była naszym impostorem. Ja zabiłam Krzysia, bo spojrzałam tego Velkoza. Żeby na niego po prostu pójść, bo Krzysiu chciał się cofnąć. No, strollowałaś, bo nie zagrałaś ultimate od razu. Chłop stoi i erkuje, nie? Chcesz mu w tym. Jakbyś zagrał ultimate'a, to byś mu przerwała erkę i Krzychu by przeżył, bo by go nie zabiła erka. Tylko że ty z jakiegoś powodu zagrałaś QW, teraz mijają 4 godziny i ty erkujesz, nie? Jakby. Nie jesteśmy już na linii, nie bawię się w połk z kumplem. Moja decyzja musi być bardzo szybka. On zaczyna erkować, ja zaczynam erkować, żeby mu tę erkę przerwać i tyle. I wszyscy żyją. I opowiada się historię swoim wnusiom. Dobra. Co tam dalej? Poza fatalnymi butami przeciwników. Warden's Mail. Okej, dobra, to jest kolejna rzecz, którą nazwiemy bardzo błędną decyzją kumpla Malphite'a. Po pierwsze, składamy w tym momencie raz, dwa, trzy, cztery różne itemy. Nieważne na jakiej postaci, nieważne w jakiej grze, nigdy nie składasz czterech itemów naraz. Rzeczywiście są sytuacje, że na przykład kupiłeś sobie zmniejszenie leczenia, masz łezkę dostępną i to się liczy jako drugi, ostatecznie kupujesz trzeci, ale cztery itemy naraz, ostatecznie on wydał tyle golda, że mógłby mieć mythika prawie, a nie ma nic w tym momencie. I dlaczego w ogóle ten Warden's Mail, który jest znowu bardzo fajną opcją dla Malphite'a, jakbyś grał na Tryndę i po prostu dostajesz te autoataki, więc kupujesz tego super itema i dzięki niemu po prostu przetrwasz laning phase i jest super. Ale to jest Shen. On zadaje procentowe, on zadaje sporo AP obrażeń. Nie ma sensu aż tak napierdalać tego armora. Poza tym nie ma tutaj nawet butów jedynek, podczas gdy przeciwnik ma buty skończone. Więc ani go nie uciekniesz, ani go nie dogonisz. Dobra, co jeszcze tutaj w buildach? Tutaj dalej nie ma itemu, ale pewnie zaraz będzie. Tutaj wszystko wygląda dobrze, tutaj wszystko wygląda dobrze. Tutaj pewnie za jakiś czas się pojawi ten Mythic, zresztą kto wie, może teraz, tak teraz. Aha, tutaj skończony item, nie wiadomo dlaczego te buty, nie ma zmniejszenia leczenia, tutaj też nie ma zmniejszenia leczenia, więc nie wiem o co chodzi, tutaj ten Ludens, tutaj wszystko wygląda dobrze, okej. Okay. Długo kupujesz, Paula? Za długo. Dlaczego masz 500 golda i wybiegłaś? Co chcesz kupić na next item? Ale co chcesz kupić na next? Myślę, że już pamiętam, nie pamiętam, albo co nie chciałam, albo... Nie musisz pamiętać, popatrz na przeciwną drużynę i się zastanów. Co my tu mamy? Shena z pojebanym shieldem i Lulu z pojebanym shieldem. Mhm. No ale na shieldę niespecjalnie w tym momencie możesz dużo poradzić. Tak czy inaczej, nie wiem co kupisz, ale powiedz mi co byś chciała kupić w tym momencie. No nie wiem, no albo Zonie, bo mnie wkurzał ten Velkoz i aha, ciągle mnie zabijał. Albo tego Shadow Flame'a faktycznie. I jedno i drugie jest git opcją, przy czym ja bym się kierował w Zonie, zwłaszcza że talent się rozpędza i trzeba o nim myśleć, bo on cię one-hituje. Ale jedno i drugie się składa z książki. Więc kupujesz książkę i wybiegasz z bazy. Bardzo mało jest itemów, a dla apeków, których nie składa się z książki.
Więc tak czy inaczej, jak nie wiesz, co kupić jako mag, to wybiegaj z książką po prostu. Jakby był późniejszy etap i chciałabyś kupić Rabadona. Rabadona się rzeczywiście nie składa z książki. Ale poza tym, to w zasadzie ciężko nawet pomyśleć o jakimś przykładzie. Dobra. Robicie jakąś rotację na mapie, która mi się nie podoba. W sensie tutaj ona wcześniej gdzieś się pojawiła, bo ten Mafet jest już na midzie, więc musimy trochę cofnąć w takim razie. Dobra, co tu się stało, że taka rotacja poszła na mapie? On zaczął biec na mida, kiedy ty biegłaś na Velkoza. Dlaczego? Z tej pory zadajemy sobie z Krzysiem to pytanie. Trochę razy prosiliśmy Holka, żeby zszedł z tego mida, żeby Krzysiu tam farmił, albo nie wiem, żeby ja tam była, żeby ogólnie... na topie, albo na bocie. Żeby ogólnie... Mieszka rotację, ja chciałem, ja jakby mówiłem to, żeby gość, jakbyśmy na przykład grali pod smoka, to żeby Holub z Tepekiem poszedł na topa, ja schodzę na mita, a Paula na bota. No. W ten sposób chciałem to zagrać, a no to już nie jest moja wina, że się ktoś mnie nie słucha po prostu. Ja no jasne, swoje. Ja bym raczej tak was zostawił na tym bocie, a Paulę dał na mida, dlatego że Paulę po prostu dużo łatwiej zabić niż was dwóch naraz. Jeśli Paula będzie na bocie, to ona w ogóle nie może wychodzić poza, nie wiem, ten obszar. Dlatego, że Talon skacze przez ścianę i ją one-shotują i ona nic nie może z tym zrobić, więc ja bym raczej ją dał na mida, a was na bota, ale oczywiście Malphite powinien być na topie, bo tylko dlatego gra tego TP-ka. Żeby być najdalej jak się da od drużyny, tylko do tego służy ten summoner spell. Paula po zabiciu powinna sfarmić mida, oczywiście, w sensie dopchnąć i się cofnąć. I ostatecznie i tak się cofa, no ale nie wiadomo po co on tutaj jest w tym czasie, jednocześnie Shen będzie wam pchał topa, więc to jest bardzo niefajne. I teraz następstwa decyzji Malphite'a wyglądają tak, że macie Orianę na topie, która nie ma teleporta, Shena na topie, który ma zaraz teleporta, Ultimate'a jeszcze chyba nie ma, tak? Jeszcze nie ma, no ale będzie miał zaraz teleporta, więc jeśli będzie teraz walka na smoka, to ona będzie 5 na 4 i ją przegrywacie z automatu. Musimy go oddać. No prawdopodobnie. W ogóle też wizji nie ma. W ogóle. Praktycznie tutaj. W sensie, no nie jest pod smoka w żaden sposób podłożona. Jest położona pod... jedna pod lane ganka, jedna pod zwykłego ganka i jedna no tu gdzieś na plecach z jakiegoś powodu. No więc tak, gdzie chcielibyśmy zamiast tego mieć tę wizję? Kiedy smok już stoi dawno. Oczywiście macie Yumi, no ale to nie zmienia faktu, że właśnie dlatego Yumi nie jest aż tak banalną postacią, że jak ludziom się wydaje, bo jeżeli macie grać wiecznie bez prajo, wiecznie przegrywać level 1, być pushowani i nie mieć żadnej wizji, to wtedy Yumi jest najgorszą postacią w grze i się jej po prostu nie pikuje. Bo jeżeli ona ma to robić, no to nic nie robi. To jakakolwiek inna postać zrobiłaby więcej. Natomiast jeżeli macie już dbać o tę wizję, to ona może chodzić po prostu z tobą albo z junglerem, żeby tę wizję stawiać, tylko że musicie być do tego trochę skoordynowani i chcielibyście mieć wizję tutaj, chcielibyście mieć wizję w tym tribuszu, tam rzeczywiście ją macie, chcielibyście mieć jakiegoś warta na smoku, typu control wart na przykład i to są i plus na przykład jeden właśnie defensywny, nie wiem, tutaj albo tutaj gdzie jest i to jest tylko wizja supporta, która powinna leżeć, bo to są jego trzy wardy plus jego control. Do tego powinien dojść jakiś control ze strony junglera, którego nie ma, control sobie Paula kupiła, no tylko że Paula została wyrzucona na topa i ostatecznie nie widzicie tutaj praktycznie nic, także problemem jest to, że oni powinni, oni w każdej chwili mogą zrobić smoka i wy nawet nie będziecie wiedzieli, nawet nie, że ciężko go kontestować, tylko nawet nie będziecie wiedzieli, że smok umiera. Karim sobie teraz poszedł sam sprawdzać, spotka się z przeciwnym botem, nie możecie tutaj walczyć i zdaje się, że kumpel nie do końca jest tego świadomy. Wyszedłeś za daleko, Karim się turnuje, Karim się zabił. Okej. No, także giga, zarówno niezgrane rzeczy, jak i błędy indywidualne, no ale także drużynowe. Czyli Hekarim biegnie, wy nie biegniecie, potem Hekarim ucieka, wy biegniecie, potem Hekarim się wbija, wy uciekacie. Wszyscy robią co innego, Malphite w tym czasie pushuje mida. Nie macie szans o to walczyć generalnie i wyjście tutaj powinno być waszą śmiercią, więc ja bym się tam w ogóle nie pchał, nie macie smite'a, nie macie żadnej szansy wygrania tego smoka, macie też mniejszą ilość zawodników na mapie, plus oni
biorą smoka i to jest dla was giga niefajne, zwłaszcza, że Infernal i tak dalej, ale co się też w tym czasie dzieje i co wy powinniście robić? Wy nie powinniście walczyć tutaj, w sensie ty, Miss Fortune i Yumi, nie powinniście z nimi walczyć, bo nie macie z nimi szans, ale macie tutaj wizję i będziecie widzieli względnie wystarczająco szybko, kiedy oni zaczną schodzić z tego smoka. To, co powinniście zrobić, to przepchać tutaj wave'a i mieć dzięki temu znowu lepszego recola, co nie? A nie biegać, rzucić jedno E, które tam zada 80 obrażeń z kometą czy coś tam i ostatecznie nic nie robić. Zawsze myśleć o tym, co mogę zrobić, niczego nie mogę, nie mogę walczyć o tego smoka, więc nie będę pod nim stał i się na niego gapił, jak przeciwnicy go robią. Będę robił te rzeczy, które mogę w tym czasie robić. Spuszować wave'a, mieć dobrego recola, cofnąć się do bazy, zagrać pod następnego Heralda, chociażby. Co się poza tym dzieje w związku z tym, że przeciwników jest tu więcej? Wy nie możecie walczyć, oczywiste. Ale co jeszcze? Nikogo nie ma na topie. Więc Paula w tym momencie robi presję na kolejnego towera i farmi całkowicie za darmo. Nikt w tym momencie nie farmi. Shen nie farmi, nikt z ich drużyny nie farmi. Ty możesz farmić jako Miss Fortune, korzystając z bonus MS-a, Yumi i swojego, żeby bez żadnego problemu stąd, kiedy będziecie widzieć tutaj przeciwników, dobiec pod towera bez żadnego zagrożenia, że ktokolwiek was dogoni, bo nie mają żadnej takiej postaci. Tymczasem Paula zgarnia tutaj za darmo expa i levela, i znaczy expa i golda. Pokuje sobie tego towera, zobaczy, może coś podpierdoli z lasu, bo nikogo tutaj bardzo długo jeszcze nie będzie, więc bez problemu mogłaby też jakieś wilki zabrać. Ona się cofa do bazy. Jesteście na cofce, w której wy zgarnęliście dużo więcej golda niż przeciwnicy. Oni zgarnęli smoka, ale wy zgarnęliście dużo więcej golda i expa, bo robiliście cokolwiek w tym czasie. I lecicie na przykład zagrać pod Heralda, macie dużo lepszą pozycję do tego, żeby z tym Heraldem walczyć, dlatego że mieliście zrobionego wave'a na bocie, mieliście zrobionego wave'a na topie, więc albo przeciwnicy, idąc na tego Heralda, olewają i wave'a na bocie, i wave'a na topie, więc oni tracą w tym momencie dwa wave'y, żeby do was podejść i wy wtedy powinniście się po prostu cofnąć, ale nie dać im robić tego Heralda, tak grać po prostu, żeby ich tu przytrzymać jak najdłużej i oni w tym momencie tracą i z jednej, i z drugiej strony mapy. A jednocześnie jeżeli oni natomiast idą po prostu bawić się swoimi wave'ami i je fiksować, to bierzecie Heralda za darmo, nie jest to cudowny objective, ale otwieracie sobie mida, macie więcej golda drużynowego i zaczyna się coś dziać. Także to jest to, co powinniście robić, kiedy sytuacja wydaje się beznadziejna, a nie stać tak jak kumpel Malphite naprzeciwko smoka, prosząc się tylko o to, żeby Shen zaraz stauntował i się zabił. No jeszcze wejdzie w tego Shena, no żeby się z nim autoatakami napierdalać, no i spaliłeś sobie Erkę prawdopodobnie. Chociaż może nie, nie, leci Talon, zobaczymy. Nie no, prawdopodobnie Erka defensywna po prostu. Erka ofensywna została zagrana, Talon nie umrze, on umrze. I kometa. Bardzo dziwnie to zostało zagrane przez przeciwników, co nie zmienia faktu, że oczywiście nie było tutaj szansy na killa w kumpel Malphite. Jakby co, to Lulu mogła w każdej chwili zerkować tego Talona. Także no nie było tutaj żadnej szansy na killa. Tutaj też nie wiem po co takie podchodzenie pod towera, który na 100% jest martwy tylko po to, żeby dostać kill Vel'Koza. Nie obronisz już tego towera, nie stój i się na niego nie gap. Tutaj krzyku, nie wiem co robi, Rambo. Muszę cofnąć, żeby zobaczyć tę akcję u Lighta. Biegacie po wizji i w ogóle niespodziewanie się tutaj wizji przeciwnika byłoby komiczne, bo przed chwilą zrobili tego smoka. Gdzieś tu na pewno jest wizja. Wchodzisz w Q. Yumi zagrywa Erkę. Automatycznie przerywasz sobie Erkę, bo... Nie, nie, no krzyku, tutaj w ogóle jakaś paranoja, nie mam pojęcia co to było. To był call od Yumi, że idziemy, ten, może że nam się uda zerkować i... Możecie iść, zero problemu, ale dlaczego w taki sposób? Dlaczego wchodząc we wszystkie spele przeciwnika, kastując Erkę w mele, to już jest dystans, na którym ty zagrywasz Erkę w kierunku Yumi i Samiry i albo Samira się cofa na W zasłonić Yumi, albo Yumi prawdopodobnie, znaczy Lulu, albo Lulu prawdopodobnie umiera już od twojej Erki, bo naprawdę wiele tików nie potrzeba, żeby ona umarła na takim zdrowiu, a wiemy, że nie ma ultimate'a, także ona tutaj powinna być martwa, ewentualnie Samira się do niej cofa, ale jak Samira się do niej cofa, to ona tworzy ryzyko, że dostanie obrażenia, ale cały czas musisz patrzeć na Shena i na Vel'Koza, na tych, którzy mają CC-ki jako AD Carry przede wszystkim. Leci Vel'Koza, odchodzę, albo nawet jeśli muszę, to flashuję. Ale na pewno nie wchodzę w pierwszego spela, który mnie slowuje. Teraz już jesteście w giga niebezpiecznej pozycji. Shen już stoi prawie obok ciebie i ty zaczynasz erkować. No przecież on cię ma... On już cię bija autoatakami w tym momencie. Także no, w zasięgu taunta macie od 4 godzin generalnie. Także zabijasz siebie. I no cóż, zobaczymy jak to dalej pójdzie, ale według mnie wszyscy tutaj powinniście umrzeć. Bo Shen jeszcze w razie czego ma Erkę, ten Vel'Koz tak naprawdę nie musiał flashować. To znowu brak koordynacji w drużynie przeciwnej po prostu. On w ogóle nie musiał, okej, ten troluje jak chuj.
Ale pewnie, popatrz, pan przeżył. To prawda, zużył flesza, ale jest to kolejne zabójstwo. Także tam zagrana po prostu Erka Shena i Velkos nie musiałby nawet palić żadnego z dwóch summonerów. Podjęliście walkę, która w żadnym wszechświecie nie mogła się udać. A w dodatku zagraliście ją też bardzo słabo mechanicznie, no bo po prostu wszedłeś AD Carry w mele na Shena. No i dobra, teraz już przegraliście grę, jak dla mnie. W sensie mieliście na czym operować, macie przewagę CS-ów na midzie, macie przewagę CS-ów na AD Carry. W zasadzie Paula ma przewagę w killach, w sensie no przewagę, ma pozytywne KDA, bo raczej reszta ma negatywne. Teraz przewagi to już nie ma, ale ta walka ostatnia była naprawdę tragiczna. I teraz przeciwnicy powinni was po prostu rozciągnąć na mapie i rozjebać, no bo jeżeli nie będziecie zgrupowani, to indywidualnie wszyscy jesteście teraz dużo słabsi. Malphite nie ma żadnej szans z Shenem już w tym momencie. Talon rozpierdoli Hecarima na jedno combo, bo Hecarim jeszcze nie jest tankowaty, bo ma tylko Divina. Co tam dalej? No, Paula nie ma żadnych szans z Velkosem, który teraz wróci z, po zdobyciu 6 killi, znaczy tam paru, ale już ma 6. Wy na bocie macie jedyni jakieś szanse wygrywać dalej? Zwłaszcza, że przeciwnicy są turbo głupi, nie kupując zmniejszenia leczenia, a Yumi, ta Lulu to w ogóle nie ma skończonych butów. W ogóle ma 8 punktów wizji jako support. W ogóle właśnie, trinkety. Niezmieniony trinket, niezmieniony trinket. Dobra. No i co? No i teraz oni mają dwa smoki, oni mają przewagę golda, oni nie mają jeszcze, ale powinni sobie zaraz zrobić przewagę towerów i jesteście w dupie, chyba że coś się dziwnego stanie, ale no. Oczywiście dlaczego jesteśmy w dupie już wiemy, tak? I buildingowo, i to co tam w runach nie leżało i no i to jest jedyne, co wy możecie wygrać. Zgrupowanie się i zagranie waszego pięknego combo. Flash Pauli 10 na 10. Dziękuję. Jedyne, co mi w tej grze wyszło. No, także tutaj gituwa. Tutaj była szybko decyzja podjęta. Od razu jak przeciwnicy stali wysunięci, to po prostu poleciało flasherka, więc super. Aha, nie widzicie tu za dużo, więc nie powinnaś się z nim tak biegać w zasięgu twoich obrażeń, dlatego że w każdej chwili ktoś na ciebie może wylecieć. I wydaje mi się, że, mówię, często się zdarza zapomnieć, nawet wyżej, że ta pierdolona Erka Shena istnieje, ale wy o niej nie pamiętacie nigdy. Nie było takiej jednej sytuacji, żeby ktoś pomyślał, wow, lepiej nie będę walczył z tym ziomem, bo mają Shena. Ani razu w tej grze jeszcze w 19 minutach. W każdej chwili po prostu może wylecieć na ciebie ziomek z Erką Shena, z którym myślisz, że wygrywasz. Okej, tutaj właśnie ten pantalon, który powinien... Który nie ma Erki, więc nie mam pojęcia, dlaczego się na ciebie wbił i zagrał niecłego flesza. Yumi już siedzi na Hecarimie, więc Krzygu został zostawiony sam. Frozen Heart jest fajnym itemem. Jest niesamowicie gold efficient. Chyba nawet ktoś prowadził wyliczenia, że jednym z najbardziej, czyli ilość golda względem statystyk jest bardzo, bardzo korzystna. Tylko na kogo chcemy zagrać Frozen Hearta jako Malphite? Na postacie, które bazują na attack speedzie. Czy mamy choć jedną postać u przeciwników, która bazuje na attack speedzie? Shen? Nie. Tank. Talon? Nie. Assassin one-shotujący skillami, w ogóle nie autoatakami praktycznie. Velkos wiadomo, mag. Samira, AD Carry. Ale czy Samira bazuje na attack speedzie? Ani trochę. Samira bazuje na one-shocie, na berście, na damage'u zerki. To nie jest zmniejszane żadna z tych rzeczy przez Frozen Hearta. Więc szczerze mówiąc, bardzo mi się nie podoba jako item zwykłe Sunfire, czy tam ewentualnie ten drugi item, nie pamiętam nazw, byłby 100 razy lepszy imo. O, i tu też Merkurki poleciały, ale zobaczmy, czy tu ma to trochę więcej sensu. Gauntlet ci chodziło na pewno. Tak, Gauntleta. To tak, jest ta Shena, ale to, że będziemy go mieli krócej Malphite'em, nie ma dla nas żadnego znaczenia, bo i tak na ogół nie mamy jak specjalnie fokusować osób, które byśmy chcieli, tankiem, który jest niemobilny, a Ultimate'a i tak nam to w żaden sposób nie zablokuje. Nie ma CC ze strony Talona, to jest knock-up, to nie ma znaczenia. I jest jedna wiewiórka, która nigdy w tej grze nie pójdzie na Malphite'a, jeżeli nie będzie solo targetem, bo byłby to niesamowity troll ze strony Lulu. Także to znowu są beznadziejne buty. Nie wiem, czemu też farmicie jedną linię, w sensie cofnę drobinę. Tutaj pewnie znowu problem z komunikacją z Malphite'em, tak obstawiam. Midlaner i toplaner farmiący jedną linię to oczywiście tragedia, no a w tym czasie... I tak potracicie za chwilę topa. W tym momencie on tutaj nie może wyjść i to jest dobry call z jego strony, chociaż nie, no nie ma Warda. Więc to jest dobry call z jego strony, że on tutaj nie walczy, żeby za chwilę umrzeć. Teoretycznie, no nie, nawet Erki nie ma. Ale
zabieranie przez to zasobów midlanera wcale nie jest lepszą opcją. Znowu, to jest tank, to nie jest postać, która was wykeruje. Nie ma sensu zabierać midlanerowi, który rzeczywiście ma szansę was wykerować. Teraz jesteście tu w dwójkę. Okej, okay, oddajecie towera na bocie na pewno. I co zostanie zrobione w związku z tym? Macie przewagę liczebną na topie w związku z tym. Czy taką... No przewagę niby. O, jest wjazd w Talona. Oracle odpalony. O wiele spóźnione. Dobra Elka Malfajta. Yumi heal. Ale mało healuje na razie ta Yumi. No ja też nie jestem w sumie gigafanem Ludena na Yumi, szczerze mówiąc. Ale wygraliście to? Tylko, że wy nie macie jak barana zrobić i tak. Nie ma opcji. Więc jest to ostatecznie niefartowne, ale dużo shutdownów. Okej, okay, to jest moment, w którym wygrywacie grę, jeżeli zagracie w miarę rozsądnie. Macie już więcej golda od przeciwników, jak widać. Tylko dzięki tym zgarniętym shutdownom w tej chwili. W sensie shutdown, kill i nie wiem, chyba jeszcze jeden shutdown. No, naszenie, tam 150 golda też było. Tutaj chyba kumpel chce Yumi oddać Grompa, bo jej brakuje golda, ale przestał go bić 4 godziny wcześniej, więc Yumi go będzie robiła jeszcze 2 lata. Co dalej? Mało wizji na Hekarimie, dużo wizji na Malphite, o dziwo. Mało wizji, myślę, zdecydowanie na tej Lulu i mało wizji na Yumi. Mhm. Okej, wizja nam idzie. No i co? Wygracie natomiast na Samirę. I wam też by się przydało zmniejszenie leczenia. Ale nie musi być jakieś natychmiastowe, więc na razie nie ma tragedii. Smog zostaje oddany i to tak... Jeszcze raz to sobie cofniemy, żeby to sobie trochę obejrzeć. Dobra. No więc tak, Paula się cofnęła wtedy, ci się cofnęli już są, okej. Okay. I teraz jest moment, w którym rzeczywiście macie jakieś szanse, to ja pierdolę, dlaczego ta łezka, Jezus Maria. Dobra, jak macie item na łezkę i nie jesteście postacią, dla której z jakiegoś powodu w jej kicie jest specjalnie tak zdesignowana, że jak ma Muramane, to jest super. Jak na przykład, nie wiem... Bardzo często Korki, który kupuje Muramane szybko, tak? Czy Kajsa. Ale jeżeli nie ma takiej zależności w twojej postaci, to na chuj kupujesz Muramane, kiedy masz 140 dopiero staków na łezce. Nie kupuj, zostaw sobie tę łezkę, wystakuj sobie ją do końca, wtedy sobie zrobisz Muramane. Jesteś Hekarimem, masz gówno, a nie zdrowie w tym momencie, a jesteś postacią, która musi się wpierdolić w 5 osób, więc zostaniesz one shota. Dlatego, że masz jeden item, który ci daje 300 zdrowia, nie masz... Masz jeden plus 15 armora, 0 resista, 0 bonus zdrowia poza tym itemem. W tym momencie, jako taki Hekarim, patrząc na to, że gramy z Yumi, to możemy sobie jakiegoś Deathdance'a pójść, tak? Moglibyśmy pójść Deadman's Plate'a, jeżeli byśmy bardziej w tanka chcieli iść, tak? Czy inaczej item w armora, bo raczej resisty nam ani super dużo nie pomagają na Velkoza, który ma true damage, ani... ale poza tym zwróćmy uwagę, że po prostu więcej jest AD obrażeń w drużynie przeciwnej. Także Deadman's Plate, który daje nam movement speed'a, który jest super i daje nam damage, i daje nam zdrowie, i daje nam armora, super. Deathdance, który daje nam skrócenie czasu odnowienia pasywy, która sprawia, że przyjmujemy mniej obrażeń, w sensie dostajemy je w czasie, więc Yumi ma nas szansę wyleczyć, my też się mamy dzięki temu szansę wyleczyć, bo mamy Divina, mamy nasze W, mamy Conquerora, więc też wiesz, armor, obrażenia, CDR, pasywa, super, wszystko super. Ale to nie daje ci nic w tej walce, po prostu zadasz odrobinę więcej, wlatując w przeciwnika, po czym dostaniesz one-shota. Więc tak oczywiście też nie róbcie. Upali ten Shadow Flame się będzie pojawiał, rozumiem, tak? Uszena tytaniczna, tutaj poleciał Eclipse, tutaj nic się nie zmieniło. U Krzycha to nie jest aż tak złe jak u tego Hekarima, że ma Muramane w tym momencie wziętą, ale i tak jakoś tak, jak na etap gry, wydaje mi się, że masz strasznie mało staków. Że nie wiem, że to... Teraz masz Muramane, więc teraz ci się stakuje autoatakami, ale jak miałeś łezkę w takim razie, to więcej używać speli, żeby to jednak mieć trochę wcześniej. Więc 21 minuta, nawet nie jesteś blisko tak naprawdę. No i tak, mieliśmy się w zasadzie na Drake'u skupić, a ja się nie na tym skupiłem. To tak. Kolejny błąd, jak dla mnie, typowo niskiej dywizji, czyli na smoka idziemy wtedy, kiedy się pojawia. Na smoka nie idziemy wtedy, kiedy się pojawia, na smoka idziemy przynajmniej 40-50 sekund wcześniej. Postawić wizję, walczyć o tę wizję z przeciwnikami, jeżeli oni też mają olej w głowie i przyszli tu trochę wcześniej, co tu się w ogóle dzieje, że Malphite tutaj jest. I w związku z tym nie przyjść na smoka, kiedy już jest skończony.
Albo kiedy nie jesteśmy w stanie się bić z przeciwnikami, bo jeżeli po prostu oni mają ogromną przewagę wizji. Mają wizję tutaj, mają wizję tutaj, mają wizję tutaj, mają wizję tutaj. Widzą nas z każdej z drogi, jaką chcielibyśmy przyjść, to my nie mamy jak tędy przejść, bo próbujemy, odpalamy orakle, no tylko że spalimy te orakle tutaj, więc nie będziemy ich w stanie użyć na rzece, więc przeciwnicy już mają w tym momencie przewagę, która jest ogromna, bo on może łatwo trafić skillshot, bo cię widzi, ty nie trafisz, ty nawet nie rzucasz tego skillshota, bo nie widzisz tam żadnego przeciwnika. Mają jak łatwo skolapsować, jak widzą, że ktoś jest sam. No mnóstwo rzeczy, dlatego ta wizja jest kurewsko istotna. No i teraz Paula biegnie na topa, mimo że wiemy, że smok się pojawia, a są dostępne te. Mniej czasu w sklepie by było spędzone, bo też za długo w nim siedziałaś pewnie, bo tak obstawiam, bo ty się cofnęłaś dużo przed Hekarimem. To tak. Patrzymy na ciebie, możemy też patrzeć, czy ewentualnie na Golda czekałaś, ale to zdecydowanie nie jest na moment na czekanie Golda. Moment na czekanie Golda. I biegniesz, okej. Okay. Trochę za wolno i tak, ale poza tym biegniesz po prostu w złą stronę, nie? Przyspieszasz się, jesteś już przy teleporcie, byłabyś już tutaj, walisz się tutaj, jesteś, biegniecie z Krzychem i lecicie walczyć o wizję. To, że tutaj oczywiście Yumi została z Hekarimem, jest i tak wystarczającym błędem, który wam przegra już tego smoka, więc oddajecie już trzeciego, dlatego że ten grom był najwidoczniej ważniejszy niż wzięcie tego smoka. Więc już tego smoka na 100% oddajecie i to powinno być pewne dla wszystkich zawodników drużyny. Malphite dopiero się cofa do bazy, nie ma TP-ka. Paula jest na topie, Krzychu jest na bocie, jedyny blisko, a Hekarim poszedł jeszcze zrobić wilki. Czyli nie ma żadnej opcji innej niż wy tego smoka oddajecie. I to byłoby ok, gdyby nie to, że nie jest to waszą decyzją. Jest to przypadkiem i widać to, dlatego że Hekarim tutaj biegnie. Bo moglibyście zdecydować, oddajemy smoka, nie walczymy, bo nie mamy jak. Ale po pierwsze mieliście jak. W zasadzie to jest smok, którego kontestujecie, żeby wygrać tę grę, bo to będzie trzeci. Jeżeli jeszcze raz wam się noga powinie, oni mają Soula. Już zaczynają być teamfighty bardzo ciężkie, zwłaszcza, że to będzie niewygodny Soul. Ale poza tym wygraliście dopiero teamfight. I przeciwnicy byli martwi, podczas gdy wy martwi nie byliście, więc mieliście tę przewagę czasu. Cofacie się, biegniecie na smoka, macie więcej golda od przeciwników, właśnie zdobyliście przewagę. Macie przewagę wizji na smoku, wygrywacie walkę na smoka albo przeciwnicy odpuszczają smoka. I macie jak dalej się trzymać w grze. Zamiast tego był robiony grom. Były robiony wave na midzie z jakiegoś powodu. Paula pobiegła na topa, więc ostatecznie no po prostu oddaje się smoka za darmo, a w dodatku Hekarim nie robi w tym czasie nic pożytecznego, tylko idzie się przyglądać przeciwnikom robiącym smoka. Jeszcze ich tu będzie gonił, mimo że ich tu jest 5, no. Oni go powinni generalnie zwanshotować i nie wiem dlaczego to się nie dzieje. Tutaj Erka ze strony Krzycha, okej, Malphite tam będzie mógł puerkować. Chyba w jakiś bardzo dziwny, paniczny sposób nawet wygracie ten teamfight w sumie. O, to tak się nie skastował. O, ten też sobie uciekł. Okej, no to była totalna losowość. Talon umarł od raptorów i ja pierdolę. Ostatecznie nie wyjdzie to chyba aż tak tragicznie. Jednak wyjdzie absolutnie tragicznie. Znowu zapomnieliście o RC Shena. Jeszcze oddadzą te kile samisze. No to macie przepierdolone. Trzeci smok dla nich. Przewaga Golda będzie się teraz zmniejszać, bo przeciw... Chociaż nie, bo tutaj jeden tower jeszcze siądzie, wzięty przez kumpla Malphite'a. No więc tak. Nie powinniście byli oczywiście tego walczyć i tylko dlatego, że przeciwnicy zagrali tę walkę. Jeden z gorszych sposobów, w jaki się dało, to nie została ona całkowicie rozpierdolona, ale i tak przegraliście. No więc tak, kumpel Hekarim, który w ogóle nie jest tankowaty, wjechał, jakby się nie bał niczego, a zdecydowanie powinien. Ten Talon, który tutaj uciekł, nie powinien uciekać, tylko powinien znowu dostać po prostu Erkę Shena. Zabijają tego Hekarima, Yumi zostaje sama, zabijają Yumi, Krzychu zostaje sam, zabijają Krzycha, a Malphite ucieka Erką. Tak to powinno było wyglądać, jeżeli przeciwnicy mieliby olej w głowie. Jeśli chodzi o dalsze itemy, tutaj mam nadzieję, że to będzie ten Deadman's Plate albo Devdance. Chyba nawet Devdance byłby lepszy w sumie. A tutaj wiadomo, tutaj się pojawił wreszcie Mythic w 33 minucie, tutaj no przydałoby się myślę to zmniejszenie leczenia już u ciebie zobaczyć mniej więcej, Krzychu. A tutaj co, Infinity będzie budowane oczywiście, tutaj będzie Zonia składana. Malphite się spotkał z przeciwnikami, jest zagrana Erka. Słaba bardzo Erka ze strony Pauli. Jeszcze raz cofniemy to sobie. No więc tak, tylko tym razem patrzymy na ciebie. Biegniesz? To tak, pierwsza rzecz. W dla movement speeda, nie? Dobiegam szybciej. Druga rzecz. Malphite erkuje. Czyli Malphite jest w przeciwnikach.
Czyli nie musisz tutaj rzucić Q. Możesz rzucić E w niego i wtedy zerkować. Tymczasem jeszcze rzuciłaś Q jakoś strasznie krzywo i tylko jedną osobę złapałaś. E w niego, RK, a potem Q w sam środek, tam gdzie ich zrzuci i obydwu trafiasz. Jakby była potrzeba, bo i tak by już umarli od samej RK-i, ale zakładając, że nie mieliby tak mało zdrowia. Fajnie, że tutaj coś randomowego totalnie wyszło. Ale. Co zrobią teraz z tym przeciwnicy? Chyba nic. Przeciwnicy też oczywiście nie grają na nie wiadomo jakim poziomie. Bardzo dziwne, że wam po prostu nie wzięli tego towera na topie. Mieli tu dwie osoby, które mają push. Zdecydowanie mogli. I co? I wy w ogóle macie jeszcze kontrola na baronie i przeciwnicy go w ogóle nie ruszają. To też jest niesamowite. Najgorszy aspekt gameplayu przeciwników to chyba wizja, raczej jej brak. Yumi, która ma bardzo mało punktów wizji na minutę, a ma więcej punktów od Lulu, co pokazuje to, o czym mówię. O, jest kupione zmniejszenie leczenia, super. Przeciwnicy, a nie, wreszcie! Jedno zmniejszenie leczenia zaczęło się pojawiać na drużynę z Yumi i z Hekarimem. Na czas. Robią barona na waszym kontrolu. Się zorientowali za późno, więc... O, tu powinien być solidny wjazd. Ale shield. Ja pierdolę. Jeszcze immortalowy pewnie. Oj, Krzychu! Erka była git, ale dlaczego od razu nie przestałeś erkować, jak Samira w ciebie weszła? Znaczy, no, byłem w miarę pewny, że ją jestem w stanie na Quelto walić. Więc jakby weszła... O, widzisz, teraz no. Chciałem obić jeszcze tamtego z tyłu i no i jak podeszła no wiesz, na tle... Ty już w tym momencie masz myśleć tylko o niej. Bo nie wiesz do końca jeszcze, co się stanie. Walka się nie skończyła, nigdy nie myślicie o tej Erce Shena. Co prawda, no już tutaj raczej jest to rozpierdolone. Nie ma tej Lulu, więc ona nie może zerkować. Ale wiesz, zabijasz ją szybciej, dzięki czemu dołączasz do walki z Shenem i jego też zabijacie szybciej. Nie ma co zastanawiać się nad tym, że moja Erka pomaga w tym momencie Malphite'owi, który i tak wygra tę walkę. Tylko i tak dołączyłbyś dzięki temu do tej walki szybciej, bo byś ją zabił szybciej. A tworzysz ryzyko po prostu. Tutaj to było giga małe ryzyko, że coś się wielkiego stanie. Ale było. Ta Samira się fiduje. Ona co prawda nie gra z healem, ale widzę, że tutaj o summonerach też za często nie myślicie. Zawsze może w tym momencie się pojawić cokolwiek. Mogła mieć cooldowna na Immortalu, więc w tym momencie jej wchodzi Immortal, bo dostaje obrażenia, a wcześniej jej nie wszedł, bo był na cooldownie. Mogła właśnie mieć tego heala, mogło się pojawić cokolwiek, co sprawiłoby, że ona cię tu zabija, przechodzi przez ciebie na SQ, zabija cię, zabija Malphite'a, biorą barona, kończą wam grę. Tylko po to, żeby zadać Shenowi trochę więcej obrażeń, nie? Nie ma po co w ogóle tworzyć takiego ryzyka. Tutaj w ogóle kajtowanie umarło, z tego co widziałem. Tutaj widać było, że myszką nie trafiasz w nic, było... Była tak. Biegniesz w Shena, puszczasz mu autoosa, nie, najpierw E. Jezu, to E w tym momencie już nie robi obrażeń, nie rzucaj tego E. Twój autoatak w tym momencie robi 264 plus 238 i twoje E robi 80. Nie rzucaj tego E już w tym momencie, ono nie robi obrażeń, naprawdę. Możesz go rzucić dla slowa, jak cię ktoś goni albo ucieka. Ale nie, jeżeli chcesz zadawać obrażenia, to nie robi obrażeń w tym etapie. I teraz co? Autoatak w niego, ucieczka. Autoatak, który nie jest w niego trafiony, więc trafiłeś w ziemię, więc się w niego cofnąłeś. I teraz chciałeś zacząć uciekać i kliknąłeś w planta. Dobra. Wygraliście teamfight, wzięliście barona, macie ogromną przewagę golda. Będziecie mieli przewagę itemów. Paula ma 3 itemy w tym zonie, więc stała się bezpieczna. Hekarim wreszcie zaczyna powoli być tankowaty, ale jeszcze nie jest. Przydałby mu się ten defense do skończenia. Jakby mógł skończyć, on ma 450 golda i ma 3 składowe. Okej, jemu brakuje 80 golda. Dajcie mu skończyć wilki, ale smok wstaje. No to jest trochę lipa. On nie będzie miał defense na ten teamfight. Malphite ma TPK, więc czeka sobie... Basie, no niby może, ale... Ojej, no ten smok był tak tragiczny. A ile on czasu tam czeka? Czemu on tam czeka od 4 godzin? Nie wiem, czy czeka na item, czy co. Jakby w dużej ilości top lanerów, jak wiemy, że będziemy musieli gdzieś tepnąć, to zostajemy w bazie, dlatego żeby mieć tego bazowego movement speeda. Ale w przypadku Malphite'a nie sądzę, żeby miało to zrobić jakąkolwiek różnicę, bo pierwsze co zrobi Malphite po tepnięciu się to zerkuje. On był tutaj z wami, więc on mógł dobiec wtedy co Hekarim. Nie musisz zawsze tepekować. Mogłeś nie tepekować. Mogłeś dobiec na nogach i miałbyś tepeka. Macie jednego kontrola, chociaż to dobrze. No i zostanie zagrany tepek. No czekał jednak, czekał na thumbnaila. Może to zrobić trochę różnicy. Zabraliście. No, nikt nie ma jak tego sfollowować, kumpel Malphite.
Samira robi rozpierdol. No, powinienem głównie z waszych perspektyw patrzeć, ale ciężko mi tak powiedzieć, jak się dzieje milion rzeczy, co zawiodło, ale może tak, może ja po prostu powiem, co ja bym robił. No więc tak. To jest wzięty smok. Jest Gituwa. Talon jest zabity. Jest Gituwa. A, tutaj Noka pod Erkilulu wszedł. Znaczy, ja bym już chyba wcześniej tym Malphite'em po prostu erkował tę Samirę stojącą solo, bo ona jest na takim dystansie, żeby nie zdążyła odflashować. I teraz Karim ma raczej za mało zdrowia, żeby to followować erką, chociaż ciężko powiedzieć, no bo byliby podrzuceni. Nie no, teraz to już ma zero zdrowia. Więc no tutaj jesteście giga niedogadani i po prostu jedna osoba erkuje za ścianę. Paula, masz dostępnego ultimate'a. No i czemu tutaj nie leci kulka? Wohoho! Ona zaczyna erkować, Krzychu flashuje, ty dostajesz egzosta, ty klikasz do nie. Ileś rzeczy... Jezus Maria, ileś rzeczy w tym... Jezu, czy ten Shen dalej ma ultimate'a? To jest niewiarygodne, ile razy ten Shen w tej grze nie zerkował. Umarły trzy osoby i on nie zdążył wcisnąć ultimate'a na żadną z nich. To jest nieludzkie dla mnie, naprawdę. Tak prosta kurwa postać jak Shen. No i wciśnij teraz erkę na tę Lulu, która umiera. Nie? Okej, okay, spoko. Wciśnij erkę na tę Samirę, która wjechała w 5 osób i umiera. Tragedia. Anyway, zły pokus przede wszystkim, bo Hekarim w ogóle nie wiem, czemu mógł gonić tę Samirę bez żadnego problemu. Miał na plecach Yumi, miał ją na auto-attack Q prawdopodobnie w tym momencie, patrząc na to, że ma Divine'a i już całkiem sporo obrażeń. Q 400, auto-attack 350, plus efekt Divine'a na 100% miał ją na Q auto-attack, więc nie mam pojęcia, dlaczego on od niej uciekł zamiast ją dobić. Fokus z jakiegoś powodu został wzięty na Vel'Koza, który już nie miał erki zamiast na Samirę. Więc to jest kolejny błąd. U Pauli też to oczywiście nie wyglądało cudownie. Krzychu tutaj dał radę przeżyć. No dobra. No macie dużo szczęścia, że ten Shen erkuje tylko w co trzeciej grze, w którą gra. No widzicie. Zdążył kupić Hekarim całego Drudensa i Muramana i tak jest dalej niewystakowana. To tak. Tylko mówiąc o tym dalej, o czym mówiłem, tak. Jak to itemizacji wygląda? Wygląda w miarę normalnie, przy czym co Yumi ostatecznie kupiła ten item dla was, to jest bardzo dobre, bo dzięki temu Hekarim nie musi zużywać golda. Yumi, może Lulu jeszcze nie kupiła, a to ja pojebałem postacie chyba, nieważne. Yumi kupiła item na zmniejszenie leczenia, Lulu jeszcze nie. Tutaj trzy itemy na Samirze, więc jest już bardzo niebezpieczna. Ten jeszcze nie ma Zoni, Paula ma dość fajną przewagę Golda. W jungli też to wygląda na sporą przewagę. Malphite się odbił. Więc no, macie bardzo dużo przewagi. Teraz ciekawe co się stanie, że macie tę grę przegrać. No i teraz co, macie Barona i chase'ujecie przeciwników midem. I dobiega Hekarim. Yumi zmienia właściciela. Nie no, tragedia się dzieje. Jeszcze raz. To tak, po pierwsze, mamy Barona. Nie biegamy za przeciwnikami w lesie, kiedy mamy Barona, bo jeżeli nic się w tym momencie nie stanie, my nie zrobimy nic, przeciwnicy nie zrobią nic, to my przegraliśmy, dlatego że straciliśmy w tym czasie Barona. To jest pierwsza rzecz. Idziemy midem, pushujemy, bierzemy inhibitor. To jest to, co raczej chciałbym zobaczyć. Paula w zasadzie nie wiem, czemu została wysłana na topa znowu jako ziomek bez TPK. Także no, Paula jesteś tam poza pozycją, bo i tak Baron się skończy zanim ty dobiegniesz z wave'em. Już ci się skończył chyba. Nie, ty umarłaś po prostu, no. Także nic tutaj nie zrobisz, nie masz jak zrobić presji na towera inhibitora. Twój team się już chce teamfightować. Zresztą Malphite już wjechał. I teraz tak. I to jest 4 na 4, tylko że Krzychu już jest z niego wyrzucony, bo dostaje erkę Vel'Koza. Tylko że... No nie wiem, mi się wydaje, że najłatwiej by było po prostu Malphite i Hekarim erkują teraz Vel'Koza, albo erkują tutaj, tak czy inaczej razem. Albo erka, myślę, że tutaj w sumie lepiej, no. Erka Hekarima, erka Vel'Koza, boże, Malphite'a. Obydwa te targety są złapane jedną i drugą erką i zabijacie ich mimo erki Lulu bez żadnego problemu od razu. A nie ma summonerów,
Nic się tutaj nie może stać. Po prostu te dwie osoby one-shotują te dwie osoby i tyle. Książkowo. I nie ma się co stać w ogóle złego dla was. A jeżeli walka zaczęłaby wyglądać teraz średnio i by was gonili, no to stoi tutaj za ścianą taki fajny krzyk uzerką i tak czy tak wygraliście. Także ucieczka tutaj w ogóle jest fatalna. Spotkana w mele Samira. Dalej nie zdecydował się na zagranie Ultimate'a żaden z naszych dwóch zawodników. Ultimate? Okej, za ścianę, a nie w nią z jakiegoś powodu. Dobrze, że nie dostałeś tego taunta, ale dostał go natomiast Hekarim, który także zagra swojego Ultimate'a do ucieczki. Mając całkowicie sytuację, w której bez problemu mogliście wygrać teamfight, obydwa najsilniejsze Ultimate'y teamfight'owe zostały użyte do ucieczki. Może Paula se tu zdobędzie solo killa, ale to i tak nie daje wam jakoś super dużo, zresztą nie zdobędzie. O! Zdobędzie. Nieźle zagrany Velkos, nieźle zagrany Samira. Okej. Okay. Paula jak ten Atlas trzymająca planetę, która jest tą grą. 10 kili Orianna. Ile golda? Rabadon, Rabadon, Rabadon. To jest to, co tłum w tym momencie skanduje. Ja żyłam w przeświadczeniu, że ta gra jest przegrana. Nie widziałam w ogóle... Wy macie pojebaną przewagę golda jak coś. Szansy na to, że na wygraną. Ja w ogóle nie byłam świadoma, że my mieliśmy przewagę jakąkolwiek, kiedykolwiek. Ja teraz się o tym dowiedziałam, także... Generalnie buty nie biorą wielkiego udziału, bo to jest 25. Także poza butami, nikt poza Shenem, który nie jest twoim priorytetem, nie kupił żadnego Magic Resistu. Więc Void Staff nie wydaje mi się idealną opcją, dlatego że da ci po prostu, myślę, w przeliczeniu znacznie mniej obrażeń niż Rabadon. Normalnie bardzo często ludzie priorytetyzują Rabadona, kiedy nie powinni i tak naprawdę Void Staff dałby im więcej obrażeń ze względu na swoje przebicie. Tylko że należy po prostu patrzeć na to, ile tego resistu rzeczywiście przeciwnicy mają. Bo jeśli mają go 0, czyli podstawową wartość, czyli w przypadku, nie wiem, takiej pięknej Lulu jest to 35, to jak będziesz miała 30 parę czy 40 parę procent przebicia, no to nie jest zbyt dużo, nie? A jak masz Rabadona, który ci daje 30% twojego AP, to jest w kurwę dużo. Także ja bym tutaj, myślę, Rabadona zdecydowanie priorytetyzował ze względu na to, jak budują się i jakimi postaciami są przeciwnicy. No i co teraz? Malfight na midzie po raz kolejny. No to ja no. Za ile tepek? 13 sekund. No to oczywiście, że go tu nie powinno być. Wtedy mówiłem, krzyczałem nawet. No a ty jesteś przez to w okropnej pozycji, bo nic tutaj nie możesz zrobić, w sensie nie możesz pchać tego wave'a, nie masz na to prawa. A gdybyś zresztą... Znaczy... Macie tego jednego śmiesznego warda tutaj, ale wydaje mi się, że Talon bez problemu i tak mógłby przejść tą rzeką, nie będąc zauważony, a jak go spotkasz, to mimo twoich 10 kili bardzo możliwe, że cię one-shotuje. A przynajmniej powinien, no ale nie gra jakoś super. Okej, okay, krzył został wyłapany. Cofnijmy to. Jeszcze cofnijmy. Okej, okay, no to nie wiem dlaczego tu jesteś sam, Krzychu, bez wizji zbytnio. W sensie, czaj, tu masz wizję. Okej, okay, czyli ty widziałeś tego Talona. Okej. Okay. Co ty robisz? Nie widziałeś go, zaspałeś. To był niebieski wart. Tak, ale tam był też mój wart. No, i którego Talon rozwalił. Był kolor Bartasa, że... No to po pierwsze, generalnie tak, jako AD Courier, solo, nie możesz tutaj stać, po prostu. Bo chciałem gdzieś farmę złapać, bo... No tak, ale nie możesz, nie możesz, nie ma znaczenia. Po prostu nie możesz, nie masz takiej możliwości. Te krzaki, to już jest miejsce, w których Talon na ciebie czeka. Taki ma być twój sposób myślenia, bo jeżeli Talon nie byłby w brązie 80, to już by tutaj stał. A nawet jeżeli tutaj nie stoi, to zaraz tutaj będzie stał. To, że jest debilem i wybrał przejście przez jedyne krzaki, jakie są po drodze, jedyne miejsce, gdzie może być wart, to inna sprawa. Ale mógł nawet wbiec po prostu od linii, wejść do tego krzaka, odpalić Yumu i Erkę, dogonić cię, bo jest od ciebie szybszy, smajtnąć cię jeszcze w trakcie, żebyś na pewno mu nie uciekł i cię one-shotuje i nie masz żadnej szansy outplayu w tym momencie, więc wyjście tutaj samo w sobie jest gigatrolem, ale jakbyś z jakiegoś powodu, nie wiem, brakuje mi 50 do itemu, nie, brakuje mi 150 do itemu, muszę wyjść po tego kanona i dwa miniony, wygramy grę dzięki temu, gdyby była taka sytuacja, ale nie jest, więc już i tak zjebałeś,
to nic innego nie powinno tak przykuwać twojej uwagi, jak wizja, która gwarantuje ci to, że zobaczysz przeciwnika wychodzącego. Tymczasem, wiesz, jesteś w pozycji, w której nie masz prawa być, przeciwnik przebiega przez twoją wizję i ty nie reagujesz. No jakbyś tutaj biegł po linii, to jeszcze Hekarim mógłby cię dogonić. Ty krzyczysz do Hekarima, Yumi go speeduje i macie szansę przynajmniej jeden za jeden zrobić, czy cokolwiek. A on tutaj w ogóle nie wierzy w to, że ty mogłeś pójść głębiej, a nie uciekać. Także tu jest one hitik. Całkowicie zbędna Erka Shena zostanie zagrana, więc już jesteście bez adekery i oddajecie solo. Chociaż? No, Paula Erka Bóg, Kituwa. Dobrze zagrane. No wygraliście ten teamfight raczej. Ciężko chyba... Kupalła. Dostałam szanę. No i po co ja to mówię? Zepsułaś mój komentarz. Dobra, jest wjazd git i tu jest wszystko super. Poza tym, że ostatecznie wejdziesz w tego Shena. Poza tym jest wszystko super. Automatak! Jeb, kurwa! 50 obrażeń zadane Shenowi. Nie no, żartuję. Nawet tyle mu nie walniesz z autoataku. Przecież on ma milion armora. Także umarłaś za ten autoatak jak coś. Podzieleni jesteście fokusem. Czyli w tamtym momencie po prostu powinnam była uciekać? Się cofnąć, po prostu. Po prostu. Twój jeden autoatak, czy nawet twoje Q z W tego Shena nie zmieniają nic w obliczu tej walki. Twoja śmierć zmieniła wszystko. Ty po prostu się cofasz, kajtujesz go, korzystasz z bonus movement speeda, korzystasz ze slowków i nie dajesz mu do siebie dojść. On prawdopodobnie powinien zacząć wtedy po prostu uciekać. Żyjecie w trójkę, a nie w dwójkę. Czy tam w czwórkę, no bo jeszcze jest Yumi. Bierzecie Soula i idziecie na Barona. Znaczy Soula, ich Soula, waszego po prostu smoka i idziecie na Barona. Tymczasem został tylko Malphite i Hekarim, więc nie zrobicie tego Barona. No i strasznie tutaj ten podzielony fokus. Można było któregokolwiek z nich zabić. No ostatecznie ten Shen chyba upadnie albo nie skoczy sobie przez ścianę. Dobra, weźcie w końcu tego smoka. Tak, weźmy. No niestety, w sensie nie widziałem, jeszcze to sobie zobaczymy, żeby nie było aż tak źle, ale no widziałem, że poziom zdrowia był taki, że zdecydowanie można było smajtować. Tu można smajtować, tu można smajtować. No ale zdarza się, pierdolną niemało. Dobra, cofka i układamy się pod Barona, na którym mamy kontrolę, więc nie ma tragedii. Zobaczmy też itemizację, może na coś sobie jeszcze ponarzekamy. Force of Nature nie wydaje mi się złą opcją, szczerze mówiąc. Wydaje mi się całkiem okej, bo jakiś Magic Resist rzeczywiście będzie potrzebny temu Malphite'owi. Tutaj... Oj, teraz Hekarim jest w pełni swojej chwały. Death Dance, wystakowana mu Ramana. Jest tankowaty, zadaje mnóstwo obrażeń, leczy się jak popierdolony. Ma na sobie Yumi. Teraz u niego wreszcie wygląda wszystko tak, jak powinno. Paula ma te itemsy kupione i Goldan, ale teraz chciałaby Rabadona. No to co, Paula? Wybiegam z bazy mając 400 golda, ale nie chcę nic kupić. Co powinnam zrobić? Kupić książkę? Nie, bo teraz będziesz Rabadona kupować. Paula, w ogóle nie notujesz. Nie, notuję. Kupić kontrol Warda. To także jest coś, co istnieje w tej grze i pomaga. Idziecie w tym momencie, prawdopodobnie przynajmniej powinniście układać się pod Barona. Ten jeden wart, którego możesz postawić, bo drugi jest niebieski, zmienia w cholerę dużo w rozkładzie całego teamfightu, jak będzie przebiegał. Nie masz na co wydać golda, bo nie kupisz sobie całej wielkiej pałki, bo nie masz na to. To kup tego kontrola po prostu. Yumi też w ogóle kontrolę w tej grze kupuje tak raz na 10 minut. Pamiętajcie o tych kontrolach, bo to też jest giga ważna rzecz. Nie tylko jungler czy support kupują kontrolę, a ci i tak w tej grze kupowali je za rzadko. A co tam dalej w itemizacji? Krzychu też ma wreszcie Muramane. Będzie już szedł kolejny item. Już na pewno tą Erką płucze strasznie dużo obrażeń. Tymczasem jest już od razu wejście. Spalona Erka Talona Gituwa. Zrobiliście prajo na midzie. I teraz powinniśmy iść w Barona. O! Jezu, jaka sroga Erka. Szkoda, że nikt nie miał jak zbytnio sfollowować. Okej. Okay. Nie jest tragicznie jeszcze, tylko żeby Samira nie zrobiła wam totalnego rozpierdolu na ryju. Haha! Pentaki. Dobra, jeszcze raz, to tak. Pierwsza rzecz. Jak myślicie, czy wam się bardziej opłaca grać szeroko na mapie, czy pod teamfighty? My mieliśmy kompozycję pod teamfighty w głównej mierze. Bardzo dobrze, Krzysiu. I to jest to, co powinniście robić, i to jest to, co rzadko się niestety działo w tej grze.
Specjalnie był brany Malphite z Orianą i ZMF. Tak, no. Kompozycja teamfightowa jest zajebista, nie? Macie super engage, potężną erkę MF-ki, macie erkę w razie czego też do disengage'u, jest cudownie teamfightowo. Co mają przeciwnicy natomiast? Talona, który zapierdala po całej mapie z niezrównaną prędkością i Shena, który się teleportuje na mapie. Granie szeroko na mapie nie jest dla was opłacalne w tym drafcie, dlatego to co powinniście tutaj zrobić, to pójść po Barona. Tymczasem widzę, że już się układacie w różne strony, zrobiliście to prajo na midzie, ale właśnie, Paula idzie do dołu. Co to znaczy, że Paula chciała iść na bota? Nie, chciałam iść na bota. Gdzie chciałaś iść w takim razie? Bo ty idziesz rzeczywiście tutaj, no tylko... No kurwa, ten teamfight będzie tragiczny. Ty jesteś teraz... Przez to dość odsunięta od drużyny. W sensie nie chodzi mi o to, że to jest twoja wina, no bo nie jest, no ale... Chłop zobaczył, że ma okienko, czyli trzech ziomków obok siebie, taka sytuacja rzadko się zdarza. Zrobił flasherkę. No i... Ja osobiście liczyłam, że oni nie będą wchodzić w swoją główną dżunglę, tylko raczej zostaną na midzie i dlatego ja tam przeszłam. Żeby po prostu im lecieć erkę. Nie mówię, to nie jest twoja wina, nie? To tutaj na razie jeszcze spokojnie, nic nie jest twoją winą. Jest flash erka w trzy osoby i ona jest spoko, bo to dalej są trzy osoby podrzucone, oni są zmuszeni do fokusowania Malphite'a w tym czasie, wiemy, że Talon jest bez erki. Wszystko jest super, tutaj się zaczęło pierdolić. Pierwsza rzecz. Hekarim bardzo chciał sfollowować ten engage, więc odpala erkę, ale nie jest jeszcze w zasięgu tej erki. Więc przez to, że chłop miał w głowie za bardzo, że on rzucił erkę i teraz ja rzucam erkę, combo, no więc przez to, że on za bardzo chciał sfollowować combo, to przez to jego erka ostatecznie będzie fatalna, bo zobaczcie, że on sfiruje Lulu tylko. No to jak mamy zagrać erkę Hekarima w Lulu, to jej kurwa nie grajmy. Bo nie ma po co po prostu. Także tutaj terka jest słaba. Nie wiem czemu Yumi wyszła z Hekarima też w tym momencie. Bo może dostać CCK i umrzeć na hita. Także erka przez to Hekarima jest bardzo słabo zagrana. Dobrze, że Yumi nie dostała CCK. Ty sobie erką tam wyrżniesz. O! Paula ma dalej dostępnego ultimate'a, tylko że umarł nam już koń. Umiera nam Malphite, więc nie mamy już żadnego frontlane'u. No i teraz Samira się po prostu po was przejedzie. Przy czym czemu ona ma aż tyle zdrowia? Ja pierdolę. No nie, i wszyscy umieracie na hita. Także dobra, co według mnie było rzeczywiście najbardziej problematyczne w tym teamfightie? Po pierwsze, za duża chęć zagrania pod combo, a nie pod to, co rzeczywiście w tym momencie jest opłacalne, więc erka Hekarima ostatecznie jest do pizdy w tym teamfightie. Zabijacie Shena, co jest... I teraz tak, co powinien robić wasz frontlane? Wasz frontlane, kiedy wasz backlane nie ma jak sfollowować, nie powinien się tam pchać na pałę, tylko... Pozycja wygląda tak, tu macie dwóch, tu macie trzech. Oni tu mają i tu mają. Powinienem innym kolorem to zaznaczać. A oni mają, gdzie są kolory? A oni mają tu, tu i tu chłopa, tak? Najwygodniejszą z każdej strony dla was opcją jest po prostu zamknąć jednego chłopa. Jest super bezpieczną opcją. Ci idą w tę stronę, wy idziecie w tę stronę, spotykacie się na środku krakowskim targiem. I zabijacie jednego chłopa i jest gituwa. Jeżeli Hekarim i Malphite będą wchodzić bardziej w przeciwników, przy czym no w ogóle dostają tu tak naprawdę one shota, tak naprawdę są za daleko już samymi swoimi erkami, bo to jest taki etap gry, że, no, że zostali z one shotowani, mimo że są frontlane'em. Przez to, że oni wchodzą za głęboko, to wy nie macie jak kontynuować tam walki, musicie się skupić na tym frontlane'ie, bo nie macie jak po prostu przebiec przez tego Shena. Więc problemem był ogromny zbyt force. Po pierwsze, ta flash erka Malphite'a była słaba. Wiem, że trzy osoby podrzucone, ale była słaba. Nie była dobrą decyzją, twoja drużyna nie miała w ogóle jak tego sfollowować, a ty już nie jesteś taki tankowaty, jak mogłoby się wydawać. Po drugie, erka Hekarima znowu była bardzo słaba, więc już dwie z czterech waszych cudownych erek są zagrane do dupy. Nie jestem też pewny, dlaczego Yumi wyszła z Hekarima. Jakby Hekarim miał tam Yumi i Hile, to może nawet coś by się udało, ale ciężko powiedzieć w tym momencie. No i teraz oczywiście już jest totalna dupa. RK Krzysia była zagrana dobrze, rozpuścił sobie Shena. RK Pauli ostatecznie nie zostanie w ogóle zagrana, co też jest problematyczne. No i w tym momencie po prostu jest pentakill dla przeciwnika. Przewiniemy, oni robią Barona. Ilość Golda taka sama, tylko że oni mają Soula. Ten Talon nic nie robi zbytnio, ale no... Cóż, i tak te teamfighty często wyglądają właśnie średnio. Wiedziałbym też tak już
tutaj takie... O Jezus Mario. Powiedzcie kumplowi Bartasowi, że jak gra Hekarimem, to żeby nie autoatakował małych wilków. Bo od tego jest Q. Q zabija wszystkie małe stwory. Autoatakujesz dużego. I małe i tak umrą przed dużym. Gwarantuję. Ewentualnie w tym samym momencie. Jeśli nie masz idealnej sytuacji do zerkowania Paula, to teamfighty z twojej strony na ogół wyglądają słabo. Bo jesteś bardzo skupiona na tym, że przeciwnicy będą stali, ja sobie zerkuję i rzeczywiście siadła ci fajna RK czy dwie. Ale musisz też myśleć trochę szerzej o tym, co robi twoja postać. Zagrać shielda do kogoś, wykorzystać właśnie to, że wiesz, masz chłopów, nie? Masz teamfight, rzucasz właśnie shielda i rzucasz od razu Q, nie? I szybko docierają twoje obrażenia do miejsca, które jest względnie od ciebie daleko. Możesz dzięki temu szybko przemieścić kulkę i tak dalej. Jeżeli przeciwnicy nie są naprawdę słabo zgrupowani, to niestety bardzo często się gubisz tą Orianą. Tutaj na przykład, wiesz, ostatecznie nawet nie zagrywasz ultimate'a, po prostu kulka lata z lewej do prawej, bo przeciwnicy mają dasze i nie wiemy, co zrobić, nie? Jak to tam buildingowo dalej wygląda? Myślę, że w miarę okej, okay, chociaż ten Force of Nature ze strony Shena akurat jest głupi, dlatego że ty masz całkiem sporo AP obrażeń, ale nie na tyle, żeby kupować na ciebie cały item, kiedy nie kupił jeszcze ani jednego itemu w armora, w sensie full armora, kiedy jednak większość obrażeń przeciwników jest fizyczna. Także Force of Nature ze strony Shena jest głupi, mógł się tam pojawić na przykład Gargoyl i wtedy mielibyśmy zarówno Magic Resist, jak i armor. A przy okazji bardzo fajnego shielda. No tutaj jakiś aramik na midzie jest grany. Sforsują wam w końcu tego towera. Ale długo go broniliście. W zasadzie 3/4 barona im minęło na braniu jednego towera. To jest kosmos. Ale wzięli, warto było. Równie dobrze zamiast barona mogli pójść wam zrobić dwa towery i by wzięli z tego więcej. Ojejku, wrażenia. Velkosa. No, no, Palwa. Strasznie dużo łapałam. Strasznie dużo jest łapane, to prawda. Nie, tutaj też nic nie będzie. Chociaż złapaliście chyba Velkosa poza pozycją. To jest tragiczna RK. To tak. Jeszcze raz w takim razie, bo jednak coś tu się działo. Nie wiem, czy... Nie widziałem całej tej gonitwy. Nie wiem, jakich on speli przed chwilą użył. Ale nie powinieneś tak w niego wbiegać. Teraz już widzę, jakie ma spele. On w ciebie teraz rzuca QERK i ty nie żyjesz. Nie musi ci kastować całej tej erki, musi walnąć nią tak, żeby ci walnęło jeden tick. I ty nie żyjesz. Albo palisz flesza. Dlaczego masz musieć palić flesza w sytuacji, w której chłop jest całkowicie poza pozycją i twój Hekarim na 1000% go dogoni? Jesteś poza pozycją już tutaj. Patrz. To były te obrażenia, nie? On teraz powinien po prostu erknąć i ciebie nie ma. Oczywiście tam jeszcze shieldy wleciały. Pojawia się erka i teraz tak. On kliknął zonie najpierw. I ty potem zacząłeś erkować. On nie zoniował twojej erki, ty po prostu zerkowałeś strasznie słabo. Nie mówiąc o tym, że wiemy, że ten Shen się tu teleportuje i ty sobie będziesz stał po prostu kastując tę erkę i się wypierdolisz od tego Shena. Także w sytuacji, w której mieliście wyłapanego gościa całkowicie za darmo, dajesz się zabić, więc jesteś tu giga poza pozycją. No, Paula będzie szukać kulki. Palwa, twój brak refleksu zaczyna być denerwujący, bo ileś razy można powiedzieć to samo, ale... Jak możesz stać w tym krzaku i w ogóle nie brać pod uwagę, że tędy może wyjść przeciwnik? To jest jedyne, co ty robisz w tym momencie. Nie bijesz ten, nie patrzysz na umiejętności, unikasz, nie rzucasz swoich speli. Stoisz w krzaku i czekasz, aż ktoś tędy będzie szedł. To jest jedyne, co w tym momencie robisz. I nie jesteś na to gotowa. Jakim cudem? Mówię, to jest jedyne, co ty w tym momencie robisz. Masz rzucić tu kulkę z erką od razu, jak ktoś tędy będzie szedł. To jest jedyne twoje zadanie. I znowu nie jesteś na to gotowa. Także no to jest bardzo słabe. Jeszcze teraz oddaliście tego krzaka i nie widzicie, co się tutaj dzieje. No i będzie jakieś 50-50. Wait, ty tu jeszcze nie masz ultimate'a? Czy to mnie troluje gra? Jak nie masz ultimate'a, to... Nie miałam.
Nie, to możesz tutaj dalej stać, bo nie powiemy, że nie możesz, chociaż jakby wyleciał tutaj talon, to masz trochę przepierdolone, ale masz niby oba summonery. Tak czy inaczej, okej, w takim razie nie musisz tutaj rzucać ultimate, jak go nie masz, ale rzucić jej po prostu QW i zrobić jej pół zdrowia, oni nie mają Yumi w drużynie, więc ona już będzie miała to pół zdrowia w następnym teamfightie po prostu. Także tutaj, tu się nic nie zmienia, tutaj jest po prostu totalny spanie z twojej strony. Twój ultimate jest za 3 sekundy i teraz w takim razie będę się na ciebie patrzył. On się zresetował, okej. Okay. Talon go ostatecznie zgarnął. No i ty już masz ultimate'a. Ja nie użyłam. Dalej masz. Dalej masz. Dalej masz. Dalej masz. Widzisz? Jak przeciwnicy nie stoją po prostu jak na patelni, to no to nie używasz tej erki z jakiegoś powodu. Znaczy w ogóle wtedy gameplayowo to niestety zaczyna wyglądać dużo gorzej. Masz shielda na Hekarimie, więc tam masz kulkę. Mogłaś cały czas erkować od razu, jak ci erka przyszła. I byście zabili tę Samirę i byłby luz. I może byście przegrali ten teamfight, ale zabilibyście Samirę. Ciężko powiedzieć, ale bardzo możliwe, żebyście wygrali, no bo ona teraz zaczyna erkować i ona dlatego was tak by pierdoliła, a tak by dostała od razu twoje CC. O, teraz, nie? Teraz dostaje twoje ile? Na pewno dużo. 600 obrażeń. Czy tam po erce Karima? Ona nawet nie miała chyba 600 zdrowia w tym momencie, no. Ona ma 200 zdrowia, także ona tu umiera. Jesteście wtedy 4-2 i nawet z tym Elderem prawdopodobnie wygrywacie ten teamfight, nie? Albo przeciwnicy uciekają. Tak czy inaczej, no wiadomo, użyć. Malfight się wyteleportuje, dobra decyzja. Z o wiele większego dystansu mogłeś kastować tego ultimate'a przecież. Jakoś tak podejrzanie strasznie mało się boisz na temat Ekery, jak na kogoś, kto na niego dużo gra, kto na nim dużo gra. Przecież... Nie masz prawa nigdy być w zasięgu Taunta Shena. Jeśli jesteś w tym zasięgu, to już zjebałeś. Twoja R-ka? Zobaczysz zresztą, dokąd sięga, jak ją zaczniesz kastować. Twoja R-ka sięga tutaj. A miniony są tutaj. Plus one oczywiście biegną cały czas w tę stronę. Czyli ten dystans, a nawet większy, jesteś w stanie stać do tyłu. Mogłeś to robić stojąc tutaj. Albo nawet tutaj. I efekt byłby identyczny. Poza tym, że nie musiałbyś palić flesza, bo oczywiście flash Shena za twojego flesza jest ward dla nich. A, jeszcze ty się cofasz w tym momencie. No to oni prawdopodobnie biorą inhibitor. Tak, raczej was skończyli w sumie. Mi się wydaje... Znaczy, po pierwsze mówię, no... o wiele za blisko zacząłeś sobie kastować tę erkę. Znowu, tworzenie ryzyka, no i tym razem po prostu to ryzyko... no cóż, no, spełniło się. Czy jakkolwiek by to określić. Wyrównie nie musisz się tutaj cofać. Masz powyżej połowy zdrowia i macie zczyścić tego wave'a. Jeśli zczyścicie tego wave'a, to jest ok, bo oni nie mogą was tak łatwo zdajwować, w sensie, no ciebie mogą, ale Malphite stoi z przodu, a ty masz tylko rzucić rzeczy w creepy. Masz rzucić E, rzucić Q, rzucić autoatak, macie zabić tego wave'a jak najszybciej i tyle. I oni nie mogą w tym momencie nic zrobić, oni będą czekali na następnego wave'a, który jest dopiero tutaj i twoja drużyna zdąży wstać i nie skończą wam gry. Tymczasem idziesz po pełne zdrowie i przez to wam to wezmą wszystko. No chociaż auto Q, a nie Q, no. No, mają Eldera, więc go na pewno ubiją. Ubiją Sejumi. Paula rzuciła kulkę gdzieś w pupę. Paula, gdzie ta kulka? Starałaś się rzucić najwidoczniej na Samirę, chociaż i tak nie był to celny strzał. No, ale to wiesz, strasznie się potem gubisz. Kulka do przodu, czyli kulka jest nie tam, gdzie bym chciała, bo nie trafiłam. E z powrotem do mnie i erkuje sobie na twarzy tę Samirę. I ją zabiłam, nie? To ty przemieszczasz swoją kulką, ona nie jest w losowych miejscach dla ciebie niewygodnych, tylko to ty decydujesz o tym, gdzie ona się znajduje. No dobra. Także... chyba nie mam co więcej mówić, bo wydaje mi się, że wszystko co chciałem to powiedziałem, zajęło nam to i tak prawie 2 godziny.